Proszę Państwa, więc witam wszystkich. Witam Państwa na kolejnym, już 37. seminarium interdyscyplinarnym Poznańskiego Środowiska Akademickiego pod tytułem Paradygmat Ewolucji w Naukach Społecznych. Gospodarzem seminarium jest Instytut Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Proszę Państwa, dzisiejsze seminarium jest nagrywane dla celów dydaktyczno-naukowych. W związku z tym kontynuacja Państwa udziału oznacza, że zgadzacie się na możliwe utrwalenie wizerunku lub głosu. W związku z tym, że zawsze jest w czasie naszych seminariów, jest grupa osób, które po raz pierwszy uczestniczą, a więc pozwolę sobie przypomnieć cele naszego seminarium. Tym podstawowym celem jest integracja wiedzy z nauk społecznych. W naszym seminarium już od ponad 7 lat uczestniczą przedstawiciele różnych dyscyplin, od ekonomii i zarządzania poprzez psychologię, socjologię, nauki prawne, językoznawstwo, antropologię, także biologię, muzykologię, po nauki komputerowe. Naszym celem jest dzielenie się wiedzą, szybki transfer informacji. Ewolucję rozumiemy jako neutralny algorytm, który opisuje rozwój różnych systemów, nie tylko biologicznych, ale także innych i także społecznych. Poszukujemy prawidłowości, reguł w procesach rozwojowych. Proszę Państwa, głównym aktorem dzisiejszego seminarium jest pan profesor Włodzisław Duch z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wygłosi wykład pod tytułem Mózgi i ewolucja kultury. Pan profesor Duch ukończył studia z fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 1977 roku z wyróżnieniem, a po 3 latach już zrobił doktorat, też z wyróżnieniem z chemii kwantowej. Po kolejnych 10 latach zrobił habilitację, po kolejnych następnych 10 latach otrzymał tytuł profesora, a więc regularność bardzo duża. Potem brał udział w różnych przedsięwzięciach międzynarodowych, prowadził badania w Kalifornii, w Los Angeles, na University of Southern California. Także w latach 80. potem był stypendystą Fundacji Humboldta w Instytucie Astrofizyki Maxa Plancka w Monachium, a potem też w kontaktach międzynarodowych wielokrotnie pracował we Francji, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Singapurze, Stanach Zjednoczonych jako visiting professor. Od 91 roku kierował Katedrą Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie swoim macierzystym Mikołaja Kopernika. Od 2013 kieruje laboratorium neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii na UMK. I pełnił też funkcję na swoim uniwersytecie jako prorektor do spraw badań naukowych i informatyzacji. Także w latach 2014-15 był wiceministrem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Proszę Państwa, pan profesor Duch zmienia, jak to bywa zresztą w przypadkach naukowców, nieco swoje zainteresowania. Początkowo zajmował się metodami obliczeniowymi, fizyką, mechaniką kwantową, a od końca lat 80. zainteresowania przesunął w stronę teorii zastosowań sieci neuronowych, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, modelowania mózgu i technologii neurokognitywnych. Był członkiem, założycielem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, a następnie Towarzystwa Sztucznej Inteligencji. Uczestniczył w tworzeniu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Jest członkiem Komisji Układów Złożonych Polskiej Akademii Umiejętności. Przez 2 kadencje był prezydentem European Neural Network Society. Jest też w ciągu swojej pracy zawodowej członkiem ponad 20 redakcji międzynarodowych czasopism specjalistycznych. Opublikował prawie 400 specjalistycznych, naukowych artykułów i prawie 300 popularyzatorskich artykułów. Jest współautorem 6 książek i redaktorem 21 książek. Proszę Państwa, to w skrócie CV naukowe.
zawodowe pana profesora. Panie profesorze, witamy jeszcze raz bardzo, bardzo pana serdecznie. Bardzo się cieszę, że udało się panu znaleźć czas, aby przyjąć zaproszenie na nasze seminarium interdyscyplinarne. Przekazuję teraz panu ekran i mikrofon. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo lubię takie właśnie interdyscyplinarne przedsięwzięcia. Już w kilku miałem okazję uczestniczyć w Poznaniu. Prosiłbym tylko państwa, żeby wyłączyć mikrofony, bo przypadkiem znowu ktoś coś powie i wszyscy usłyszą, więc dobrze jest wyłączać mikrofony. Dobrze. Przepraszam, że mam slajdy po angielsku, ale większość slajdów jest po angielsku. No, oczywiście będę mówić po polsku. Tytuł tego referatu to są mózgi i ewolucja kultury, ogólnie rzecz biorąc. No i zobaczmy, czy mogę to przekręcać. I tutaj chciałem państwu troszkę powiedzieć tak, że zrozumienie tego, jak się kultura rozwija, wymaga, żebyśmy zrozumieli ludzkie zachowanie, a ludzkie zachowanie oczywiście to jest kwestia tego, jak pracują nasze mózgi, co w tych mózgach mamy. No więc w związku z tym powiem parę słów na temat ogólnie próby zrozumienia czy podstaw zrozumienia naszych stanów mentalnych i umysłu, jak i właśnie relacji tych stanów do tego, co w mózgu mamy i pamięci. No i trochę powiem na temat właśnie teorii spiskowych, neuroplastyczności, jak i tego, że jeśli mamy dostatecznie dużo czasu, ta ewolucja może doprowadzić do bardzo ciekawych rezultatów. Tylko dostatecznie dużo czasu musimy mieć, a teraz wszyscy jesteśmy w takim stanie właśnie przejściowym bez przerwy i nie ma czasu, żeby się coś utrwaliło. No i wreszcie chciałbym powiedzieć też parę słów na temat tego, jak sobie wyobrażam przyszłość, która jest związana z ewolucją naszych mózgów, a w ten sposób również ewolucją kultury. Także pierwsza rzecz to jest, od czego zależą nasze stany. No, obserwujemy zachowanie. Zachowania różne bywają dziwne. Tutaj mamy takie duże kół. Jak widać, ludzie wierzą w różne teorie spiskowe. Coś takiego się dzieje w ich mózgach. Mamy dużo takich prób, powiedzmy, opisu psychologii, socjologii, różnych aspektów takich zewnętrznych obserwacji tego, co się dzieje, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakim się mózgi ukształtowały i co w tych mózgach się spontanicznie potrafi pojawiać, prawda? No a to, jak się ukształtowały, to zależy od tego, jak wyglądają połączenia różnych obszarów tych mózgów, bo prawie wszystkie funkcje istotne są funkcjami, które wymagają integracji bardzo wielu różnych obszarów w mózgu, w szczególności funkcje związane z różnymi oddziaływaniami społecznymi. Potrafimy do pewnego stopnia to symulować coraz lepiej, no ale jeśli popatrzeć właśnie, co się łączy w tym mózgu, no to łączą się neurony. W związku z tym patrzymy na to, jak są zbudowane neurony, a te neurony są zbudowane oczywiście z różnych białek i te białka tworzą takie kanały jonowe, przez które przepływa dużo różnego rodzaju jonów, a w szczególności właśnie jony sodu, potasu, wapnia i innych. I to ten przepływ jonów powoduje, że neuron gromadzi ładunek, wysyła impulsy i pojawiają się jakieś stany mentalne. A ten przepływ jest zależny od tego, jak zbudowane są te kanały jonowe. Tych kanałów jonowych każdy neuron może mieć nawet 10 tysięcy i są tam pewne białka. Białka oczywiście są zrobione na podstawie pewnego przepisu, który siedzi w genach. W związku z tym mamy ten cały łańcuch taki od zachowania do genów. No i teraz w tym łańcuchu mamy procesy, które zachodzą niesłychanie szybko, w ciągu miliardowych części sekundy, różne procesy chemiczne związane z tymi białkami, no jak i procesy, które zachodzą dużo wolniej, także trwają minuty, dni, miesiące, a takie procesy dotyczące zmian długotrwałych w mózgu, całe lata. No a nad tym wszystkim mamy jeszcze ewolucję taką biologiczną, która powoli nas zmienia. No i tutaj już mówimy rzeczywiście o setkach czy tysiącach lat, a nawet eonach, które spowodowały, że jesteśmy tym, kim jesteśmy w tej chwili i bardzo powoli w historii świata żeśmy się zmieniali, ale w tej chwili te zmiany mogą znacznie przyspieszyć.
No i jeśli popatrzeć na geny, teraz popatrzymy od tej drugiej strony, prawda? Jeśli popatrzeć na geny, to okazuje się, że tych genów mamy niesłychanie mało. Kiedyś się wydawało, że ich jest dużo więcej, ale genów mamy mniej więcej tyle, co taki nicień, który jest bardzo ulubionym organizmem biologów, który się nazywa C. elegans, który ma 19 tysięcy genów i powstaje w nim, powstaje 302 neurony, powstają, które się łączą na 7800 różnych połączeń, czyli synaps. No, to jest wszystko bardzo dokładnie udokumentowane, natomiast w przypadku człowieka te same 19 tysięcy, no nie te same, bo geny są nieco inne, ale w znacznej mierze bardzo podobne, 19 tysięcy genów tworzy jednakże prawie 100 miliardów neuronów, zwykle się podaje taką liczbę 86 miliardów, ale to jest oczywiście liczba obarczona dużą wariancją, jak i w samej korze jest tych 16 miliardów z kawałkiem. No i to się łączy na jakieś 100 tysięcy miliardów połączeń, a może nawet i 1000 miliardów połączeń, czyli taki bilion, prawda? To są ogromne liczby. No i od czego zależy to, jak te geny działają? No od tego właśnie, jak środowisko wpłynie na naszą całą biologiczną naturę, dzięki czemu pewne geny się włączają, inne się wyłączają. Mechanizm jest niesłychanie skomplikowany, jest dużo takich czynników transkrypcyjnych i efekt jest taki, że jeden gen może czasem wyprodukować bardzo wiele różnych białek czy wariantów różnych białek. No jak pamiętamy, od dawna prowadzono takie dyskusje dotyczące tego, czy geny warunkują nasze zachowanie, czy też może środowisko. Czyli to jest słynna dyskusja genes or nature, albo nature or nurture, czy jesteśmy skazani, prawda, na tyranię genów, czasami tak pisano. No i różne popularne czasopisma, takie jak New York Times, czy różne popularne książki pisały, że jesteśmy, że geny są odpowiedzialne za z grubsza rzecz biorąc 60% inteligencji, 60% cech osobowości, 40-66% różnych zdolności ruchowych, czy 21% kreatywności. No i to było oparte na takich badaniach dotyczących bliźniaków i różnicy pomiędzy bliźniakami jednojajowymi i takimi, prawda, heterozygotycznymi. No ale te modele, jak się okazało, kiedy zaczęto dobrze badać tych bliźniaków, okazało się, że bardzo to zależy od tego, w jakich rodzinach się te dzieci chowają, prawda? Okazało się, że w niektórych sytuacjach w ogóle efekt zupełnie znikał. No i w związku z tym badania te, chociaż nadal są często przytaczane, tak naprawdę nie świadczą o niczym i w szczególności ten procent na przykład inteligencji, które się przypisuje genom i tak dalej, no to nie jest jakaś wielkość mierzalna, prawda? Możemy patrzeć na populację, ale na indywidualną osobę nie można jej przypisać związanych z jej genami jakiegoś procentu inteligencji. Wiele zależy oczywiście od procesów rozwojowych, także nie ma jakiejś ustalonej wartości, jakiejś cechy, którą by geny kodowały w populacjach ludzkich. Na przykład już w 1957 roku zauważono, że japońskie dzieci, które się chowały w Kalifornii, ponieważ były tam lepiej odżywiane niż po wojnie dzieci japońskie w Japonii, te z tych samych grup społecznych były wyższe aż o 12 centymetrów niż japońskie dzieci chowane w Japonii. Chociaż no, była ta sama pula genetyczna, ale zupełnie różne środowiska. No i to pokazało, że rzeczywiście środowisko może w radykalny sposób jednakże modyfikować czy wpływać na działanie genów i zmianę fizyczną. No, a zmiana fizyczna jest dużo trudniejsza oczywiście niż zmiana mózgu. Pamiętajmy, że geny to jest taka przepis, prawda, na to, jak tworzyć białka i w związku z tym, jak potem się te struktury biologiczne robią. No ale białka, ale przepisy to nie jest jedzenie, prawda? Przepis sam niczego nie ugotuje. No i przykład taki, który tu Państwu znalazłem. W 2001 roku udało się sklonować kota. Kot się nazywał Rainbow. No i ten kot się okazuje, który był jego klonem, to jest ten po prawej stronie, zupełnie wygląda inaczej.
prawda? Nie jest to kot wielokolorowy, to jest taki kot szarawy, ale też miał zupełnie inne usposobienie, inny charakter. No i okazało się, że upewniono się, że rzeczywiście geny są identyczne, a kot zupełnie inaczej wygląda. Jednakże rozwijał się w innym środowisku, w innym łonie, rozwijał się w innych również warunkach później i w związku z tym nabrał innego charakteru. No i widać, do jakiego małego stopnia geny jednakże wpłynęły na to, jaki ten kot jest. No i teraz jeśli popatrzymy na tą część genetyczną, nie będę o niej wiele mówić, ona jest niesłychanie skomplikowana, mam paru swoich kolegów, jak i byłych studentów, którzy się zajęli bioinformatyką. Chciałem tylko Państwu pokazać, jak złożone są te mechanizmy i w związku z tym, jak to środowisko oddziaływuje na mechanizmy genetyczne i całą biologię, dzięki czemu jesteśmy w stanie się tak mocno zmieniać, prawda? No, jeden z takich genów, który jest rekordzistą, nazywa się Descam, ma aż 38 tysięcy różnych wariantów i wpływa właśnie na tworzenie się tak bardzo wielu różnych wariantów białek. Całkowita długość DNA, w których jest zapisana informacja genetyczna, jest niesłychana, bo mamy około 50, po polsku, prawda, to mówimy o bilionach, bo to jest 10 do 12, czy po angielsku mówimy o trylionach. 50 bilionów komórek, w związku z tym, że w każdej komórce mamy około 2 metrów DNA, no to długość całkowita tego DNA to jest 100 miliardów kilometrów, a to jest 666 razy dalej niż odległość do Słońca. To akurat ładna liczba 666, jak wiemy, w związku z tym łatwo to zapamiętać. Czyli jesteśmy niesłychanie skomplikowanymi organizmami z punktu widzenia biologii. Każdy neuron ma te kanały jonowe, o których Państwu mówiłem, od czego zależy, czy nam się te neurony pobudzą i czy jesteśmy w stanie na przykład właśnie się obudzić, coś odczuwać, czy myśleć. Przez każdy taki kanał jonowy w ciągu jednej sekundy może przepłynąć 100 milionów jonów jakiegoś potasu, czy wapnia, czy sodu, czy innych jonów. 100 milionów jonów na sekundę, a neuron ma 10 tysięcy jonów, czyli miliardy takich jonów przepływają w ciągu sekundy przez nasze neurony, a neuronów mamy prawie 100 miliardów. To są liczby praktycznie nieskończone. Czyli w tej nieskończonej złożoności, jaką są nasze organizmy, w związku z tym bardzo jest łatwo stosunkowo wywołać różne zmiany takie, także ludzie w ten sposób bardzo się różnią między sobą, jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy biologiczne. No i kiedy próbowano zobaczyć, czym się na przykład charakteryzują osoby z autyzmem na poziomie genetyki, na co się wydaje naprawdę ogromne pieniądze, setki milionów dolarów co roku idzie na badania genetyki różnych zaburzeń, no to się okazało, że co prawda dziedziczność czy powiązania takie właśnie związane z dziedziczeniem w przypadku spektrum autyzmu są stosunkowo duże, to jednakże wpływa na to bardzo wiele genów. Jest taka baza ESFARI, która, jak ją sprawdzałem rok temu, już zawierała ponad 1000 genów, które są jakoś tam związane z chorobami spektrum autyzmu i uważa się, że można dzięki badaniu tych genów no, znaleźć mniej więcej 10 do 20% wszystkich przypadków, czyli jeśli badano powiedzmy 1000 osób z autyzmem, no to mniej więcej prawie powiedzmy 100 do 200 można by jakoś powiązać z genami. Ale każdy pojedynczy gen ma wpływ poniżej pewnie procenta. No i próbowano również przewidywać na przykład jak wyglądają możliwości uczenia się, czyli po prostu patrzono na to, ile klas kto ukończył i jak daleko zaszedł w systemie edukacji. Badania na bardzo dużą skalę, ponad 120 tysięcy, 180 autorów tych badań, no i stwierdzono, że w zasadzie, gdyby wszystkie geny uwzględnić, to mogą wyjaśnić 2% wariancji tego, jak się to zmienia, prawda? Czyli praktycznie nic, prawda? Więc geny naprawdę nie są zbyt silnym predyktorem, który pozwala pewne rzeczy przewidywać. No i w szczególności właśnie próbujemy jakoś używać tych naszych słów tak jakby takie procesy jak inteligencja, osobowość, jaźń czy właśnie nasze wszystkie obawy i reakcje były no, czymś, co
jest jakimś obiektem statycznym, prawda? Ale jesteśmy procesami, prawda? To, że jesteśmy procesami, no to można zobaczyć właśnie w różny sposób, bo wiemy na przykład, że gąsienice zamieniają się w motyle, ale ludzie, którzy dużo trenują na przykład, no to rozwijają swoje mięśnie. Strasznie dużo różnych czynników wpływa na nasze mechanizmy dziedziczenia. Mechanizmy, ogólnie rzecz biorąc, ta materia mózgu, to jest ten substrat, w którym mogą się rozwinąć procesy mentalne, ale substrat jest tak niesłychanie skomplikowany, że w związku z tym, żeby próbować to określić, w szczególności właśnie określić zaburzenia, powstało takie konsorcjum neuropsychiatryczne już w 2008 roku, gdzie uznano, że same obserwacje nie wystarczają, żeby zrozumieć cokolwiek i w związku z tym trzeba próbować opisać to, co się dzieje w naszych organizmach, od tych podstawowych rzeczy, od właśnie genów i białek, aż po zachowanie. Ale to są rozmiary przestrzenne od nanometrów do metrów, czyli 10 rzędów wielkości. Podobnie różnice czasowe jeszcze większe są, dlatego że to jest do wielu lat od jakichś pikosekund. W środku tego wszystkiego mamy nasze neurony, no i w zależności od tego, jak te neurony się połączą, czy jak będą razem współdziałać, tworzą się różne stany mentalne. To, co psychiatrzy zrobili, czy neuropsychiatrzy w National Institute of Mental Health w Stanach Zjednoczonych, to wymyślili, że trzeba badać wpływ tych różnych czynników biologicznych na takie duże, rozległe systemy regulacji, wśród których wyróżniono systemy poznawcze związane z językiem, postrzeganiem, różnego percepcją, różnego rodzaju mechanizmami kontroli, pamięcią, uwagą i tak dalej. No ale też właśnie te dotyczące układów nagrody różnego rodzaju i też układów związanych z frustracją i utratą, ogólnym pobudzeniem i tymi cyklami takimi dobowymi, jak i postrzeganiem siebie, postrzeganiem innych, relacjami społecznymi. No i też dodano szósty taki duży system, jakim jest ta przestrzeń działań, postrzegania działania ruchowego, sensoromotorycznego. No, próbowano zrobić taką ogromną macierz, w której są geny, cząsteczki chemiczne, komórki, obwody, mikroobwody różnego rodzaju, fizjologia na podstawie tkanek i parametrów, zachowanie, odczucia wewnętrzne, jak i różne paradygmaty badań. No i różne konstrukty psychologiczne, które opisują takie rzeczy jak pamięć, przy czym pamięć od razu się rozbija na wiele różnych form pamięci. Percepcja też jest związana z różnymi oczywiście zmysłami, kontrola poznawcza, pamięć robocza, mnóstwo rzeczy. No i ta wielka macierz od 2008 roku jest powoli wypełniana, ale naprawdę to jest jeszcze dużo białych plam. Jak to popatrzeć, prawda, to co chcemy osiągnąć, to chcemy zrozumieć, w jaki sposób te procesy neuronowe wytwarzają stany mentalne, bo od tego zależy kultura. Więc duża liczba tych procesów neuronowych, które się bez przerwy gdzieś tam w mózgu toczą, no jest potrzebna po to, żeby kontrolować homeostazę, napięcie mięśni, prawda, tworzenie się na przykład zdań, które wypowiadamy i tak dalej. I w związku z tym, że jest tysiąc różnych rzeczy, które naraz te neurony robią, wysyłają bez przerwy pomiędzy sobą impulsy, tylko niektóre z nich jest taki mechanizm hamowania. Jeśli jest któryś proces silniejszy niż reszta, to wyhamowuje przez jakiś czas pozostałe, ale po pewnym czasie się męczy niejako i następuje desynchronizacja tego procesu. Inny proces w to miejsce się pojawia, prawda? Czyli jesteśmy w stanie na poziomie mentalnym odczuwać tylko te najsilniejsze aktywacje, które wyraźnie wystają ponad szum, prawda? Więc to, że one muszą wystawać ponad szum, to wiemy też z takich teoretycznych rozważań. Jest taka teoria detekcji sygnałów, którą psycholodzy rozwinęli jeszcze tam w latach 60. I w każdym razie to, co się rzeczywiście pojawia i dominuje, to jest to, co możemy postrzegać w sposób świadomy. John Locke 333 lata temu
napisał w jednej książce, że świadomość jest percepcją tego, co się dzieje w naszym własnym umyśle. I to jest bardzo dobra definicja tego, prawda? My postrzegamy to, co się dzieje w naszym umyśle, co może być zależne od tego, że postrzegamy świat, że właśnie słuchamy, oglądamy, dotykamy, ale też może być zależne od tego, co po prostu jest wewnętrzną aktywacją naszego mózgu. No i jak to się odbywa, to zależy od tego, jeszcze raz wracam do tych połączeń i od tego, że nasz mózg jest ładnie pofałdowany, jest tam mnóstwo powierzchni, w której są te neurony, które w bardzo skomplikowany sposób się ze sobą jakoś łączą. Więc to, co przychodzi nam do głowy, to nie jest tylko kwestia genetycznego determinizmu, który warunkuje ogólny kształt mózgu, ale te kształty mózgu czy różne fałdy, które mamy, są dość jednakże indywidualne i odmienne, ale też właśnie warunkuje to, w jaki sposób mózg się może pobudzać. Czyli możemy mówić o neuronalnym determinizmie, który jest związany z tym, że pewne rzeczy się nam utrwaliły w postaci różnych połączeń i tego, że z powodu tego, że takie połączenia na skutek edukacji, różnych doświadczeń życiowych się utrwaliły i informacji, które cały czas wchłaniamy, to pewne połączenia mogą się razem synchronizować i wywołać te stany takie bardzo wyraźne, które postrzegamy świadomie. Czyli konektom, czyli ten zbiór wszystkich połączeń, jak i własności pojedynczych neuronów, ich pobudliwość decyduje o tym, w jaki sposób będziemy ten świat odbierać. Można powiedzieć, że geny wpływają na strukturę ciała i umysłu, a środowisko wpływa na geny. To jest taka pętla zamknięta. Bardzo lubię taką metaforę, którą kiedyś wymyśliłem, że umysł jest cieniem aktywności mózgu, czyli cieniem neurodynamiki, która jest dużo bogatsza niż to, co jesteśmy w stanie przeżyć, bo w tej neurodynamice są liczne procesy, które się nie przebijają do poziomu świadomości. Jak to badamy? No badamy tak, że dzielimy sobie mózg na bardzo wiele różnych obszarów, no bardzo wiele może przesada, ale powiedzmy tak do 180 i mamy takie właśnie regiony zainteresowania, jakie nazywamy, czyli ROI, Regions of Interest, no i badamy aktywację w czasie różnych zadań albo w czasie odpoczynku, spontaniczną aktywację różnych obszarów ze sobą, żeby zobaczyć, które się ze sobą łączą. Na podstawie takich macierzy korelacji tego, co gdzie się z czym łączy, można je upraszczać, czyli odsiewać ten szum i wziąć tylko te najsilniejsze, no i tworzyć sobie takie grafy połączeń, a następnie no, te grafy połączeń opisywać za pomocą różnych takich narzędzi matematycznych, które dotyczą analizy grafów, które obecnie są również stosowane w analizie sieci społecznych. Co to nam daje? No to, że jeśli chcemy porównać mózgi osób zdrowych i osób chorych, to możemy zrobić dużo takich analiz i w związku z tym zobaczyć, że osoby na przykład cierpiące na zaburzenia spektrum autyzmu mają nieco inne połączenia niż osoby typowe. Aczkolwiek typowe też mają bardzo różne połączenia, to jest cały szereg takich połączeń, które tutaj widać, które wyróżniono, dlatego że te korelacje pomiędzy tymi obszarami są odmienne u osób z autyzmem. No? Czyli ma to pewną wartość diagnostyczną. No niestety, żeby to zbadać porządnie, to ludzie używają rezonansu funkcjonalnego, to jest droga zabawka i w związku z tym nie jest to na szeroką skalę. No dobrze, to już wiemy mniej więcej, skąd się biorą stany mentalne, jak to się wiąże z niesłychaną komplikacją naszego mózgu. No i teraz pamiętamy, że jak człowiek dużo trenuje, to może zostać kulturystą, prawda? Wyrosną mu duże mięśnie i ciało się zupełnie zmieni. Zmiana fizyczna ciała jest bardzo trudna, natomiast zmiana mózgu no bez przerwy zachodzi, dlatego że każda pamięć, nowe fakty, które zapamiętujemy, czy nowe zdarzenia, coś tam w tym mózgu muszą zmieniać. Inaczej byśmy prawda, nie mogli sobie ich przypomnieć. Czyli rezultaty tego, że mózg jest tak plastyczny, jak to nazywamy, czy tak się zmienia szybko, no, to są takie, że mamy wiele języków, wiele różnych systemów wartości, wierzeń, przekonań, kultur i tak dalej. I że ten nasz świat wewnętrzny się kształtuje dzięki edukacji, ale dzięki kulturze ogólnie rzecz biorąc. I w związku z tym
Powstała takie zastosowania, powiedzmy, badań neuro, które nazwano neuroedukacją, czyli próba zastosowania rzeczywiście tego, co wiemy już o mózgu, ale też o psychologii i różnych pedagogicznych metodach, takich, żeby zobaczyć, w jaki sposób te mózgi się zmieniają. Można powiedzieć, że każdy z Państwa, którzy zajmuje się nauczaniem, to tak naprawdę rzeźbi mózgi swoich studentów, czy wszystkich, którymi mamy do czynienia. I to już zaczęli ludzie dostrzegać przy końcu XIX wieku. Jeden neurolog, taki Herbert Donaldson, napisał książkę o rozwoju mózgu i studiów w rozwoju układu nerwowego w relacji do edukacji. A też jeden pedagog napisał książkę o edukacji centralnego systemu nerwowego, prawda, w 1896 roku. Więc ludzie myśleli już, czy zauważali, że w jaki sposób edukacja wpływa na te mózgi. No i w tej chwili mamy zatrzęsienie książek różnego rodzaju, które próbują właśnie wprowadzić takie nowe podejście educational neuroscience, czyli takie albo learning sciences, to się czasem nazywa. W Singapurze na przykład mieliśmy coś takiego, co się nazywało learning sciences, a nie pedagogika. No i te learning sciences to jest tak troszkę idą w stronę kognitywistyki i zrozumienia tego, jak te biologiczne podstawy rzeczywiście wpływają czy umożliwiają nam uczenie się. No dobrze, no mamy w Polsce też taki raport, który trochę w tym mieszałem, czy prawda pomagałem, który dotyczy tego, jak wygląda nasza wiedza o wpływie neuronauki na edukację. Raport został napisany przez Paula Howarda Jonesa, a trochę uzupełniony właśnie przez naszych tłumaczy. I jest tam 18 różnych zagadnień i podsumowanie różnych odkryć naukowych, które mogłyby się przydać właśnie z punktu widzenia pedagogiki. Raport jest po polsku właśnie przetłumaczony i w formie takiej troszkę zaktualizowanej i jest osiągalny po japońsku, po angielsku. Możecie Państwo właśnie ściągnąć tą moją prezentację z mojej strony internetowej i te linki doprowadzą Państwa do takich raportów czy innych. Także w prezentacji troszkę umieściłem różnych linków i to, co przychodzi nam do umysłu, co się pojawia w naszym umyśle, co przychodzi nam do głowy, no to jest właśnie to, co kultura, doświadczenie nasze życiowe jakoś w tej głowie częściowo zapisało. No, może się tworzyć na różne inne kombinacje, powiedzmy, w związku z tym cały czas coś tam twórczo myślimy, ale jednakże te podstawy, core knowledge taka, prawda, czyli wiedza podstawowa jest poprzez kulturę w naszych umysłach zapisana, prawda. Jest takie stowarzyszenie, które się nazywa Core Knowledge Foundation w Stanach i w Wielkiej Brytanii i próbują zdefiniować taki wspólny kod kulturowy od przedszkola aż po szkołę. No to oczywiście zależy od tego, jakie pojęcia nam się zagnieżdżą w tej głowie i jakie relacje pomiędzy pojęciami, prawda? Słowa, pojęcia, można sobie wyobrazić, że mamy taką siatkę pojęciową, bardzo fajne takie mapki tych siatek pojęciowych czy umysłu robi pan Siciński w Australii, właśnie, który setki ich zrobił, chyba ma teraz około 900 różnych tego typu map, które pokazują właśnie relacje pomiędzy różnymi pojęciami. Z punktu widzenia tego, co się w mózgu dzieje, każde pojęcie jest pewną aktywacją mózgu, jak zaraz Państwo zobaczycie. I do pewnego stopnia zaczynamy teraz robić bardzo duże modele, które zawierają miliardy parametrów, takie jak GPT-3 czy ten Google Switch Transformer, jest trochę tych modeli, które pozwalają nam troszkę zrozumieć lepiej, jak to rzeczywiście działa w rzeczywistych sieciach biologicznych. No i właśnie w tych naszych sieciach niestety się bardzo wiele różnych rzeczy potrafi zagnieździć, na przykład takie różne teorie spiskowe, o których tutaj można poczytać i o których słyszymy bardzo często. No jak i też niestety ze względu na komplikacje tego systemu pojawiają się różne uprzedzenia takie, które psycholodzy badali na różny sposób i wyróżnili ze 180 różnych takich uprzedzeń, które powodują, że pewne rzeczy trudno nam zapamiętać, że jak jest zbyt dużo informacji, to nie potrafimy tego dobrze przetworzyć, prawda, czy zintegrować z tym, co już wiemy i że kiedy musimy szybko działać właśnie, to no, robimy różne błędy poznawcze. No, dwie nagrody Nobla przyznano za badania tych ograniczeń racjonalności,
które bardzo mocno wpływają na naszą kulturę. Daniel Kahneman dostał nagrodę w 2002 roku za teorię bounded rationality, to się nazywało. W 2017 roku Richard Thaler pokazał, jak można wpływać na takie socjotechniki różne, badał na podejmowanie decyzji. No dobrze, no to jak to mniej więcej wygląda? W mózgu zachodzi bardzo dużo procesów, bardzo szybko, i w związku z tym, gdybyśmy chcieli je opisać, no to ludzie próbują w szczególności używać właśnie tych konstruktów psychologicznych do opisu, no ale to są procesy ciągłe, bardzo wielu różnych sieci, więc wiemy, że do końca nie opiszemy tego w sposób zrozumiały z punktu widzenia no właśnie naszych możliwości opisu takiego werbalnego. Prawda? Ogólnie rzecz biorąc są różne takie publikacje pokazujące, jak niewiele z tego, co się dzieje w naszym umyśle, jesteśmy w stanie zwerbalizować i opisać w sposób świadomy. Jest świetna książka Erika Schwitz-Gabela, to taki tak zwany filozof eksperymentalny w Stanach Zjednoczonych i jest dostępna w sieci, nazywa się Perplexities of Consciousness i jest dostępna darmowo w sieci. To, co próbujemy zrobić, to jest pewne mapowanie tych stanów mózgu na stany mentalne, które chcielibyśmy opisać w sposób dla nas zrozumiały. Czyli chcielibyśmy używać pojęć takich jak właśnie kształty, kolory, ruchy i tak dalej. Do pewnego stopnia znowu to można zrobić na poziomie właśnie tym obiektywnym, mierzalnym, dlatego że ludzie próbują zobaczyć, jak wyglądają aktywacje naszego mózgu, naszej kory, kiedy oglądamy różne obrazki, słyszymy historie i tak dalej. No i no, można to jakoś tam czasem interpretować. Na przykład jeśli widzimy proste rzeczy, takie jak tutaj światła, czekamy na zmianę świateł, to co widzimy? No widzimy tutaj pojawianie się takich czerwonych plam, które są związane z obszarem takim w płacie ciemieniowym, z uwagą wzrokową. Widzimy również ten obszar V4, który jest związany z rozpoznawaniem koloru, bo się skupiamy na kolorze, prawda? Widzimy też ten obszar AC, który jest związany ogólnie z rozpoznawaniem kształtów obiektów, jak i też w korze tej przedczołowej widzimy ten obszar aktywny, który jest związany z tym, że za chwilę podejmiemy decyzję, ruszać czy nie. No ale jak popatrzymy na bardziej złożone obrazki, takie jak na przykład ta zebra tutaj, no to się okazuje, że te aktywacje są dużo bardziej złożone, nie do końca je potrafimy zinterpretować, ale częściowo to nam się udaje. No i teraz jeśli słuchamy jakiegoś, na przykład oglądamy jakiś film, prawda, kryminalny i widzimy morderstwo, aktywacje są bardzo złożone. Jest takie narzędzie interakcyjne, które pozwala nam wybrać jakiś obiekt, jakieś pojęcie, kliknąć i tych pojęć jest ponad 1700. Zrobiono takie mapy aktywności mózgu dla różnych pojęć. Więc w związku z tym, i to jest zrobione za pomocą rezonansu, gdzie jest 60 tysięcy takich powiedzmy malutkich sześcienników, w których badano aktywację mózgu. To się odpowiednio uśrednia i możemy te mapy tworzyć takie. Także mniej więcej wiemy też, co się dzieje, kiedy oglądamy historię, kiedy się pojawiają nowe postacie, kiedy pojawiają się jakiś nowy cel, jakieś nowe działanie, nowe obiekty, zmienia się miejsce, czy zmienia się czas, jakoś tak, że ludzie słuchają historii, oglądają filmy i robimy takie sobie, prawda, mapki tego, w jaki sposób mózg cały czas ewoluuje od jednego stanu do drugiego przechodząc. Fajnie. Teraz próbujemy to zrozumieć również jako takie modele matematyczne, czyli próbujemy zobaczyć na przykład, w jaki sposób, kiedy coś słyszymy i to się staje memem, bo pasuje do naszej siatki pojęciowej, prawda? Dawkins zdefiniował memy jako takie jednostki informacji kulturowej. I jakoś to się nie rozwijało, dlatego że ludzie nie mieli dobrego pojęcia, czym fizycznie mogą być memy. W związku z tym początkowo entuzjazm taki, w szczególności kulturoznawców, dotyczący memetyki jakoś tak ucichł, wszystkie czasopisma upadły, no ale tak naprawdę jesteśmy w stanie chyba jednakże w tej chwili odrodzić tą naukę o memach, patrząc na to, jakie się tworzą ślady pamięci w mózgu w zależności od tego, jak wygląda nasza siatka pojęciowa i jakie bodźce do nas trafiają. Czyli memy z formalnego punktu widzenia, z punktu widzenia takich teorii właśnie matematycznych, opisu układów, które się zmieniają w czasie, czyli układów dynamicznych, to są atraktory neurodynamiki, takie, które są stabilne przez jakiś czas.
No i możemy badać sobie tą stabilność. Na przykład ktoś czyta coś, no i przez jakiś czas jego mózg jest w jakimś stanie, potem przechodzi w inny, inny. Bawiliśmy się w robienie takich symulacji, prawda, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądają te przejścia pomiędzy różnymi takimi krótkotrwającymi stanami. Każdy z nich może reprezentować jakieś pojęcie, jakąś myśl. Tu mamy sekwencję dotyczącą myślenia. No i w związku z tym ja się też trochę zainteresowałem teoriami spiskowymi i chciałem zobaczyć, w jaki sposób właśnie te teorie spiskowe się w mózgu mogą zagnieździć. Jest nawet taki handbook, prawda, teorii spiskowych, który wyszedł w 2020 roku, 800 stron, strasznie dużo rzeczy, tu jest bardzo fajna infografika, ale nie mam czasu tego Państwu pokazywać. Ogólnie rzecz biorąc, jest to opis na poziomie właśnie psychologii, socjologii, historii, polityki i tak dalej. Natomiast autorzy tego, i próbowałem z nimi korespondować, nie mają żadnego pojęcia o tym, że jednak to wszystko zależy od tego, co nam się w mózgu zagnieździ, prawda? Więc w związku z tym trzeba popatrzeć, jak działają te układy neuronowe. No i wydaje się, że jesteśmy w stanie robić takie modele do jakiegoś stopnia przynajmniej odzwierciedlające to, jak te systemy działają. No ale nie będę się specjalnie tutaj Państwu nad tym skupiać, dlatego że to są rzeczy techniczne. Ostatnio zresztą opublikowałem pracę na ten temat w takim czasopiśmie wydawanym przez Cell Press, który się nazywa Patterns, czyli wzorce. Czasopismo jest zupełnie nowe, bo dziedzina jest nowa, w związku z tym ma zero punktów, no ale już mam wiek taki, że się tym mocno nie muszę przejmować szczęśliwie, prawda? Wszystko co nowe, jak wiemy, to u nas ma zero punktów na początku, no bo jest nowe. Jeśli byśmy chcieli zrobić taką siatkę pojęciową i każdy z tych punkcików by był pewnym postrzeżeniem, pewnym pojęciem, które jest w relacji do innych, no to dobrze by było, żeby ona odzwierciedlała rzeczywistość w miarę dobrze, czyli tak, żeby te powiązania były sensowne, prawda, i żeby te pojęcia wszystkie były jakie trzeba. Problem w tym, że jak się szybko czegoś uczymy, oglądamy jakieś wiadomości raz takie i nie jesteśmy w stanie zgłębić problemu, czy też uczymy się czegoś pobieżnie, no to efekt jest taki, że to, czego się uczymy, to jest zwykle właśnie jedna strona, to jest ta ciemno-niebieska tutaj, czy jasno-niebieska raczej. I ona bez przerwy się zmienia, a obszar, w którym chcemy tą naszą wiedzę jakoś zdobyć, utrwalić, jest bardzo duży. Efekt jest taki, że jeśli robimy to zbyt szybko i zbyt pobieżnie, no to zamiast mieć taką regularną siatkę dobrze określonych powiązań ze sobą, zaczyna się ona bardzo mocno zniekształcać. Skupiamy się nad pewnymi rzeczami, inne rzeczy ignorujemy. No i w pewnym momencie właśnie pojawiają się zupełnie dziwaczne poglądy i teorie spiskowe, aż do sytuacji takiej, kiedy... No, mózg zaczyna upraszczać sobie rzeczywistość, wszystko kojarzy z jednym, z jakimiś spiskami i tak dalej. I jest to efekt neuroplastyczności naszego mózgu, która jest zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem, prawda? Błogosławieństwem, bo dzięki neuroplastyczności rozwija się kultura na tysiąc sposobów, a też przekleństwem, dlatego że niestety możliwe są takie niewłaściwe czy fatalne właśnie możliwe sytuacje. Czyli wiem, co lubię i lubię, co wiem, prawda? To można to tak właśnie i określić. No dobra, ale co się teraz dzieje, kiedy rzeczywiście rozwijamy to nasze wyobrażenie o świecie bardzo powoli? No, jest sporo różnych teorii dotyczących tego, jak wygląda współdziałanie genów i kultury, koewolucja. Jest taka teoria, która już w latach 60. się rozwija, Dual Inheritance Theory, która pokazuje, jak to, co jest zachowaniem, które się uczymy właśnie w społeczeństwie, może wpłynąć na częstotliwość aktywacji różnych genów w populacji, czy selekcji, jakie geny w tej populacji zostaną w końcu przekazane. Także ludzkie zachowanie jest kombinacją tego, że mamy pewne podstawy genetyczne, które do jakiegoś stopnia nas ograniczają, aczkolwiek rzadko osiągamy te granice, jak i właśnie jest ewolucja kulturowa, która z kolei wpływa na to, jak te geny będą wyselekcjonowane.
Różnego rodzaju te czynniki mogą być bardzo złożone. Na przykład, no, proste przykłady, które można podać, to jest właśnie nasza zdolność do trawienia skrobi czy laktozy, prawda? Od kiedy ludzie udomowili zwierzęta, część naszej populacji jest w stanie jednakże spożywać mleko i trawić laktozę, ale to nastąpiło 7,5 tysiąca lat temu, stosunkowo niedawno ewolucyjnie. W związku z tym akurat miałem takiego gościa, który właśnie miał alergię na laktozę i musiał bardzo uważać, co je. To jest, no, różne tego typu rzeczy związane z pożywieniem, w zależności od tego, skąd kto pochodzi, mają bardzo różny rozkład częstotliwości występowania, prawda? Ta selekcja genetyczna powoduje również, że nasza architektura poznawcza się bardzo rozwinęła. No, na przykład to, że ludzie w pewnym momencie zaczęli czytać i to czytać po cichu, prawda? To jest zupełnie nowa umiejętność, podobnie jak umiejętność liczenia. Te różne zmiany demograficzne w takich społeczeństwach zindustrializowanych są właśnie związane też ze zmianami kulturowymi, dlatego że te zmiany kulturowe powodują, że, no, jak się społeczeństwo na przykład bogaci, to ludzie mają mniej dzieci, to wszystko wpływa również na przekazywanie genów. Także różnego rodzaju mechanizmy są dość skomplikowane. I taka analiza właśnie pokazuje, jak bardzo przyspieszyło poprzez właśnie ewolucję kulturową, jak bardzo przyspieszyła ewolucja genetyczna również w ostatnich 10 tysięcach lat. No i teraz może najistotniejsze takie przykłady tego, w jaki sposób geny, środowisko i kultura ze sobą wzajemnie oddziaływała. Tam, gdzie było dużo czasu i ludzie mogli jakoś się dostosować do tego, że pewne zmiany, które są bardzo subtelne i których nikt nie rozumiał, mogą prowadzić na przykład do jakichś chorób. No, jest kilka znanych, opisanych dobrze przypadków. Jeden dotyczy właśnie tabu religijnych w Afryce Zachodniej. Mamy w Afryce Zachodniej bardzo często się je pokrzyw, tak zwany, czyli jam, jak to się tam nazywa. No i tam też bardzo często występuje malaria. Komary roznoszą tą malarię, w szczególności w czasie właśnie sezonu deszczowego. No i mniej więcej 10% populacji cierpi z powodu malarii. Malaria rocznie zabija ponad milion ludzi. I okazuje się, że jeśli ktoś cierpi na anemię sierpowatą i to powoduje, że te czerwone krwinki, które przenoszą hemoglobinę, to znaczy mają hemoglobinę, która przenosi tlen w organizmie, mają taki kształt nieprawidłowy, no to wówczas, i to jest bardzo powszechna choroba, prawda, to wówczas jeśli tylko jeden z genów, z pary genów, bo mamy zawsze te pary, prawda, w chromozomów, jeśli tylko jeden jest uszkodzony, to tylko część jest taka sierpowata. No i wówczas okazuje się, że te jest pewna wersja hemoglobiny, która ma różne warianty i ta hemoglobina S powoduje, że jesteśmy bardziej odporni na malarię. I w związku z tym ta mutacja rozpowszechniła się w tych obszarach i jest znaczna część ludności, która cierpi na anemię sierpowatą, co im wychodzi w sumie na dobre, bo mniej umierają na malarię. Więc te powiązania zostały już udokumentowane ładnych kilkadziesiąt lat temu. Widać, że pewne tabu takie religijne mogły mieć podstawy racjonalne i zwiększać szanse na przeżycie całej populacji. I ta informacja o genach i biologii sama wiele nie wyjaśnia, bo jeszcze trzeba zobaczyć właśnie, w jakich warunkach to się stworzyło. No, a te warunki były związane z tym, że no, w różnych innych populacjach trochę są inne geny, ale też w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie też była malaria, czy na Nowej Gwinei, prawda, też stwierdzono tego typu zależności, w zależności od tego właśnie, jaka jest żywność. I badano również takie relacje pomiędzy ekologią, produkcją żywności i kulturą w różnych populacjach, na przykład właśnie w Chinach, gdzie
jest część populacji, która uprawia ryż i w związku z tym robią to kolektywnie, ale jest też część w północnych Chinach populacji, która uprawia zboże i robią to indywidualnie. Okazuje się, że genetyka tych populacji się całkiem zrobiła odmienna. Podobnie na Bali, podobnie w Turcji jest szereg takich obserwacji, które pokazują, jak ekologia wpływa na styl życia i produkcję żywności, jak to wpływa na kulturę i jak to doprowadziło do pewnej selekcji genów. Ryż został udomowiony z 10 tysięcy lat temu i wymaga tego, żeby ludzie współdziałali. Są okresy takie, kiedy wszyscy muszą razem pracować, trzeba było robić te tarasy, nawodnienie, prawda? I na przykład kultura Bali jest głównie związana z podziałem wody, dostępu do wody bardzo mocno, te wszystkie świątynie, które się tam rozwinęły, prawda? Systemy irygacyjne, które można w Dunhuang znaleźć w zachodnich Chinach, zbudowane ponad 2000 lat temu, rozchodziły się na obszarze 5000 km2. To wszystko wpływało na sposób współpracy tych ludzi ze sobą, a ten sposób współpracy się okazuje, no, wpływa na mechanizmy nagrody, czy na ten duży system, o którym tam mówiłem poprzednio, prawda, są systemy frustracji i nagrody. System nagrody zależy od tego, jakie są receptory w neuronach i receptory związane z nagrodą to są receptory głównie dopaminowe. Jest ich tych receptorów całkiem sporo. Receptor, który się nazywa tutaj D4 czy DRD4, ma bardzo różne warianty. Jest 25 aż wariantów u człowieka tego typu receptorów i one kontrolują działanie naszego systemu nagrody. No i okazuje się, że połowa ludzi w Azji Południowo-Wschodniej i Europejczyków ma wariant 4R i jest też wariant 7R, który jest, no, słabiej reaguje na obecność dopaminy, jest związany z szukaniem nowości, ekstrawertycznością, impulsywnością, który się stał bardziej powszechny w ciągu ostatnich 10-20 tysięcy lat. I ten wariant 7R występuje u 20-30% Europejczyków i Amerykanów europejskiego pochodzenia, a tylko u 1% w Azji Wschodniej. To jest taki wykres w różnych krajach, jak badano właśnie, jak często występują te warianty i to bardzo wyraźnie widać, jak jednakże warunki środowiskowe wpłynęły na selekcję różnego typu wariantów właśnie w układzie nagrody. No dobra, no jest cały szereg różnych innych przykładów. Jest taka książka, która nawet wyszła ostatnio po polsku, Zachowuj się, Roberta Sapolskiego, to jest taki gość ze Stanfordu, wydana w 2017 roku. Kilka tam przykładów jest dotyczących tego właśnie, dlaczego Aztecy zabijali około 300 osób rocznie w różnych religijnych ceremoniach, jak i właśnie zjadali ich ciała, jak taka zaawansowana kultura się rozwinęła i dlaczego właśnie tego typu obyczaje mogły powstawać. Są różne przykłady inne, jak jednakże w dłuższym czasie ludzie się dostosowywali i zaczynali robić obserwacje, które okazały się bardzo istotne dla całej populacji, ale oczywiście nikt nie rozumiał dlaczego. Na przykład właśnie kiedy nadchodziło El Niño, no to się okazało, że w Andach ludzie obserwowali, jak wyglądają takie chmury. Są takie chmury w Plejadach, które są widoczne w tym obszarze. I takie srebrne chmury właśnie. No i to jest związane z tym, że El Niño jakoś powoduje parowanie. Te chmury się tworzą i można było przewidywać właśnie, jaka będzie pogoda i zmieniać okres sadzenia ziemniaków, prawda, na przykład. No, jest mnóstwo rzeczy takich, które pokazywały, dlaczego powstawały tabu i że te tabu mogły być racjonalne, aczkolwiek oczywiście nie wszystkie tabu jest racjonalne. No to, że koty, prawda, tępiono w średniowieczu, to nie dlatego, że toksoplazmozę roznoszą, bo właśnie raczej chroniły przed dżumą, zabijając szczury. Ale nie wszystkie oczywiście tabu mają racjonalne przyczyny. Jest świetny film, czy nawet seria trzech filmów, Koyaanisqatsi i Poyatsi i ten trzeci, które pokazują to życie, które utraciło możliwości takiej równowagi, prawda? Bo możliwości równowagi wymagają, żeby przez dłuższy czas, przez pokolenia mniej więcej było podobnie i w ten sposób racjonalne tabu nie powstają.
No dobra, i teraz już na końcu wspomnę parę słów na temat tego, że no, ludzie mają różne problemy w związku z tym, że mają tak skomplikowane mózgi. Emocjonalne i kognitywne funkcje nasze nie zawsze działają w sposób najlepszy, takie, które prowadzą do naszej szczęśliwości jakiejś. W związku z tym różne nasze reakcje emocjonalne nie całkiem są dostosowane do sytuacji. Popadamy w różne uzależnienia, szukamy szybkich nagród takich. Mamy różne problemy z pamięcią, no mnóstwo różnych rzeczy dotyczących ograniczeń naszych możliwości działania. Jak kiedyś żeśmy słuchali w różnych audycjach, dobry Bóg już zrobił co mógł, więc trzeba teraz zawołać fachowca. Pytanie, czy możemy jakoś przezwyciężyć ograniczenia naszych własnych mózgów i zmienić poprzez właśnie zmiany kulturowe, zmienić nas samych do jakiegoś stopnia. To trochę zmieniamy oczywiście, bo mamy różne zabawki, które pozwalają nam rozszerzać nasze możliwości. No, jedną z najstarszych to były okulary, prawda? Ale w tej chwili mamy na przykład takie implanty douszne, 500 000 ludzi na świecie słyszy dzięki temu, że bezpośrednio drażnione są ich nerwy w kanałach słuchowych. Takimi implantami. Mamy różne pierścionki, które nas ostrzegają, prawda, o różnych zaburzeniach homeostazy. Ale też mamy coraz więcej wbudowanych głęboko w mózg urządzeń, które pozwalają nam wykrywać na przykład stany związane z padaczką. Ludzie robią sobie różne sztuczne kończyny, jeśli nie mają własnych, które są sterowane przez nerwy, więc bezpośrednio przez mózgi. I niektórzy sobie właśnie wszczepiają po to, żeby takie elektrody, po to, żeby być w stanie doprowadzać do mózgu informacje o tym, że są jakieś kolory, bo nie widzą kolorów. Są pomysły takie, żeby wstrzykiwać nanocząsteczki do oka, dzięki czemu będziemy widzieć podczerwieni. Są pomysły takie, żeby właśnie dołączać również ludziom zdrowym więcej rąk, dzięki czemu będziemy grać na perkusji. Tu jest fajny filmik, też już nie mam czasu go Państwu pokazywać, ale człowiek gra 3 rękami, bo ma dodatkową rękę, którą może sobie bębnić i się tego nauczył. Sygnały są z prostej opaski takie na czole. Mamy też taką grupę robotów, które mają po 4 ręce i naprawdę potrafią walić. Także coraz więcej jest pomysłów takich, żeby przekształcać swoje ciała, dołączać różne urządzenia, to się nazywa body hacking, modyfikacja ludzkich urządzeń i taka cyborgizacja. Ustania się, że ten rynek bardzo mocno rośnie, będzie warty parę miliardów już za kilka lat. Rynek również takich urządzeń do wirtualnej rzeczywistości połączonych z EEG bardzo się rozwija i to stwarza bardzo szerokie możliwości tworzenia różnych kultur takich w wirtualnych przestrzeniach. No, słyszymy cały czas o tym Meta, które Facebook chce wprowadzić, to będzie powoli wprowadzane, ale jednakże to również stworzy różne subkultury. Wiemy, że możliwości analizy obrazu w tej chwili dzięki sztucznej inteligencji pozwalają nam wykrywać rzeczy, których ludzie dobrze nie dostrzegają, prawda? Takie jak właśnie emocje, różne cechy charakteru, tendencje kryminalne, przekonania religijne, polityczne, a nawet seksualne preferencje, prawda? Bardzo wiele różnych rzeczy, które pokazano, słyszeliście Państwo pewnie już referat Michała Kosińskiego na ten temat. Więc to, że właśnie jesteśmy w stanie za pomocą analizy 5 zdjęć osoby odróżnić osoby homo i hetero z dokładnością ponad 90%, podczas gdy no, ludzie, którzy próbują to zgadnąć, zgadują w 60%, no, pokazuje, że jednakże gdybyśmy mieli odpowiednie okulary, takie jak właśnie te okulary, które przed chwilą pokazałem i sprzęgli to jeszcze z EEG, bylibyśmy w stanie automatycznie przekształcać te informacje i wiedzieć dużo więcej o tym świecie, prawda? Na przykład to było na zdjęciach 5 000 więźniów i 5 000 osób, które nie były w więzieniu i Chińczycy twierdzili, że 97% dokładności w wykrywaniu tego, kto jest przestępcą, są w stanie zrobić, co było pewnie przesadzone, bo to wszystko było, byli Chińczycy Han, etnicznie bardzo spójna grupa. No ale właśnie algorytmy pozwalają nam odkrywać emocje z dużo większą dokładnością niż ludzie, orientację seksualną, osobowość oceniać, prawda, wiele różnych innych rzeczy. I tu są poziomy, te kreseczki takie, to są poziomy właśnie, jakie no, ludzie osiągają, a te słupki to są właśnie możliwości w tej chwili analizy za pomocą sztucznej inteligencji.
nawet już robią EEG dla psów, które pozwalają nam kontrolować zachowanie psów. No i w związku z tym pojawia się taki pomysł, żebyśmy jednak zmienili strukturę swoich mózgów, tak, zoptymalizowali jakoś, prawda? No, można to robić na różny sposób, przepuszczać sobie prąd przez mózg, czyli robić coś, co się nazywa bezpośrednią stymulacją prądem, DCS, Direct Current Stimulation, albo polem magnetycznym, co jest troszkę bardziej uciążliwe i droższe, albo mikrofalami, też są już takie urządzenia, albo właśnie kupić sobie taką opaskę, która będzie nam puszczać prąd, to się nazywa Think, która pozwoli nam pobudzać się bardziej z rana, a zrelaksować wieczorem, albo właśnie no, to, co my mamy, to już jest dużo bardziej, bo to jest urządzenie badawcze, dużo bardziej skomplikowane, mnóstwo elektrod EEG, 256 elektrod, część z nich puszcza prądy. Dzięki czemu możemy wpływać na to, co się w mózgu dzieje. I ten świat w tej chwili interfejsów mózg-maszyna czy brain-computer interfaces jest ogromny. Proszę Państwa, powiedzieć, mieliśmy we wrześniu taką konferencję, czy na początku października już była, taką konferencję w Pradze właśnie IEEE, Towarzystwa SMC. No w każdym razie no, 5 dni, prawda, pełnych takich nowości na ten temat. To jest ogromny świat. Także kto wie, do czego nas to doprowadzi? I mniej więcej właśnie chciałem na tym skończyć. Może jeszcze wspomnę, że aha, przepraszam, jeszcze chciałem to podsumować, tylko skoczyłem od razu jakoś strasznie, strasznie daleko, to moja wina. Bo jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że bardzo wiele jest urządzeń do neuromodulacji, że pojawiały się pierwsze urządzenia takie właśnie z wirtualną rzeczywistością i neuromodulacją i nawet właśnie wpływem takim bezpośrednim na to, kiedy obserwujemy, co się w mózgu dzieje, możemy to próbować zmieniać. Pojawiły się nowe super urządzenia takie, które mają bardzo wiele kanałów, 1024 kanały, można wcisnąć sobie coś takiego w korę. No niestety trzeba głowę sobie najpierw otworzyć, więc to się robi ludziom tylko z uszkodzeniami mózgu i padaczką, ale to są zupełnie nowe urządzenia. To, że ludzie zaczęli robić implanty pamięci i budować je głęboko w struktury wewnątrz mózgu, tak jak hipokamp, co no, pozwala do pewnego stopnia odtworzyć aktywną pamięć. To jest taka agencja DARPA w Stanach Zjednoczonych, która ma fantastycznie utopijne projekty tego typu i właśnie ma taki program nakierowanego treningu neuroplastyczności właśnie, który będzie związany z wkuwaniem mnóstwo elektrod ludziom w głowę. Sony ma patent na to, żeby przekazywać nam prosto do mózgu różne informacje multimedialne. Oczywiście nie ma urządzenia, ale patent dostali, nie wiem dlaczego. Ludzie właśnie zaczynają spekulować o możliwości przekazywania informacji mózg-mózg, co będzie naprawdę wcale nieproste. No Elon Musk i DARPA spekulują na temat właśnie tego, że będzie się ludziom wkłuwać jednakże milion nawet nanodrutów albo takich malutkich urządzeń, które pozwolą nam kontrolować nasze własne mózgi. Pokazano na małpach, że wstrzykiwanie bardzo słabych prądów do kory ruchowej pozwala im nabywać nowych umiejętności ruchowych. Raczej właśnie nikt by tego sam nie chciał sobie robić, ale kto wie, prawda, atleci, akrobaci to różne rzeczy są w stanie sobie zamówić, byle tylko właśnie wygrać, czy żołnierze, czy różne zastosowania takie. No pierwsze próby takie przekazywania no właśnie prostych impulsów, takich jak telegraf, się zaczęły. Jeden człowiek, prawda, o czymś tam myśli, a drugi człowiek odczuwa impulsy magnetyczne i w związku z tym jest w stanie alfabetem Morsa coś przekazać. No, to jesteśmy na poziomie takim jak alfabet Morsa. Są projekty takie jak Ickow, który jest rosyjskim miliarderem, prawda, zrobił projekt 2045, który ma na celu przesłanie naszej osobowości do systemów sztucznych. On to nazywa Electronic Immortality Corporation, prawda? No i jeśli Państwo wejdziecie na tą stronę projekt 2045, tu jest ten link, no to tam jest taki guzik nieśmiertelności. Naciskamy guzik nieśmiertelności w nadziei, że nasza osobowość się tam przeniesie, no ale niestety dowiadujemy się, że jeszcze trzeba zrobić dużo badań do tego 2045 roku. A te badania są kosztowne, więc musimy wpłacić 3 miliony dolarów, żeby znaleźć się w kolejce. No to chwilowo się nie załapałem.
Wydawało mi się, że jednak synchronizacja mózgów jest czymś, co jest zupełnie nieprawdopodobne. No ale w 2017 roku z takiej grupy Nicola Lisa w Stanach Zjednoczonych pojawiła się taka praca pokazująca, jak to trzy małpy w wirtualnej rzeczywistości, patrząc, prawda, na ekrany, są w stanie synchronizować, chociaż nie wiedzą o sobie wzajemnie, bo są w różnych miejscach, są w stanie synchronizować swoje myśli po to, żeby coś osiągnąć wspólnie, czyli każdy z nich w innej płaszczyźnie kontroluje ruchy, no i dzięki temu dostają jakąś nagrodę. W związku z tym nie jestem pewien, czy nie jest to jednak rzeczą możliwą na dłuższą metę. Mamy też, prawda, pewien kierunek tworzenia tych neuromorficznych robotów, czyli prawda, elektroniki, która jest dość podobna do tego, jak działają nasze neurony. Jest taka pani, która jest podobno najlepiej opłacaną bizneswoman w Stanach Zjednoczonych, zrobiła sobie takiego androida, z którym można porozmawiać, bo rozmawiała z nim długie godziny i on odpowiada tak jak ona, prawda? Jest też instytucja, która zbiera różnego rodzaju informacje o nas, dyskusje, zdjęcia, wideo i efekt jest taki, że można te mind files następnie przekształcić w jakiegoś awatara, który będzie nas reprezentował. Więc jeśli chciałbym zostawić jakieś wspomnienia swoim wnukom, które nie mają czasu teraz ze mną rozmawiać, no to jest dobra droga. Wreszcie, jeśli Państwo nie słuchaliście rozmów dwóch awatarów takich opartych na bardzo złożonych systemach analizy języka, GPT-3, no to tutaj Hal rozmawia z Sofią na temat świadomości i te rozmowy są na tyle, powiedzmy, przekonywujące, że jeden z inżynierów Google'a po rozmowie z takim jednym systemem Lambda stwierdził, że to jest jednak istota czująca. Dużo szumu to wywołało. Oczywiście to jeszcze do tego może musimy trochę poczekać, ale ogólnie rzecz biorąc ten kierunek taki, który no, może spowodować, że znaczna część ludzkości będzie się w stanie jakoś zagubić w tym metaświecie takim i powstanie pewna forma taka matrixowa, no to jest coś, co bardzo mocno może wpłynąć na naszą kulturę. Ja kiedyś byłem na konferencji ludzi od tych wirtualnych światów i było tam jakieś no, 250 osób, to było w Singapurze i każdy siedział w swoim świecie wirtualnym, to co mówił mówca było zupełnie drugorzędne, jak mi się wydawało, bo nie mogli się oderwać od tego, więc już jest część ludzkości, która na to patrzy. No i podsumowując właśnie, kultura dzięki neuroplastyczności się rozwija w naszych umysłach. Konektomy, czyli sposób konfiguracji połączeń w mózgu są rezultatem naszych doświadczeń. Edukacja pełni tutaj bardzo krytyczną rolę w tworzeniu tej naszej przestrzeni, tej siatki pojęciowej. Neuroplastyczność może być właśnie przekleństwem i prowadzić do teorii spiskowych, jak i też właśnie błogosławieństwem, dzięki czemu się jesteśmy w stanie uczyć i być kreatywnymi. To sprzężenie człowiek-maszyna ma w tej chwili setki różnych zastosowań od medycznych po właśnie rozrywkowe. Jeśli mamy dostatecznie dużo czasu, geny i środowisko mogą ukształtować nie tylko fizycznie człowieka, ale też właśnie kulturę, różne tabu i różne obyczaje. Wirtualna rzeczywistość i kombinacja tego z monitorowaniem aktywności mózgu będzie prowadzić do zmian naszego postrzegania świata, takiej nadludzkiej możliwości postrzegania różnych rzeczy, której w tej chwili nie mamy. Cyborgizacja będzie rozszerzać nasze zdolności poznawcze, nasze zmysły i też pewnie zdolności ruchowe naszego ciała. Neurokognitywne technologie w istotny sposób zaczną na nas wpływać i integracja mózgów i sztucznej inteligencji jest całkiem prawdopodobna. Także dokąd to dąży, w jaki sposób metaświat czy metavers zacznie na nas wpływać i czy mózgi dają się zsynchronizować, to wszystko jest na etapie bardzo prymitywnym, ale naprawdę przyszłość jest otwarta i nieznana. To, co się wydaje dzisiaj niemożliwe, jutro będzie czymś normalnym i ta osobliwość może szybciej się zjawić, niż nam się wydaje. Braliśmy udział w różnych takich również zabawach z tymi interfejsami mózg-komputer, ale to jest inna historia. Także dziękuję i przepraszam, że trochę przeciągnąłem, ale wiele rzeczy i tak nie udało mi się powiedzieć.
Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję za Nie niezwykle słychać, interesujący przepraszam. wykład. Przepraszam, pana przewodniczącego nie słychać. Nie słychać mnie teraz. Nadal nie słychać. Także. Słychać. Chyba potrzebujemy. Czy mnie słychać techniczną, teraz? Bo ja cię nadal słyszę. Nie słyszę. Ja słyszę pana profesora. Tak, czyli. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Przepraszam. Słychać dobrze. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Rozpoczynamy w takim razie dyskusję. Przepraszam. Rozpoczynamy zatem. Wyłączył mi się wzmacniacz automatycznie i to dlatego nic nie słyszę. I pozwolę sobie jako tutaj prowadzący zadać pierwsze pytanie, mianowicie w 2005 roku Ray Kurzweil, amerykański futurysta, napisał taką książkę Singularity is Near i tam przewidział, że te singularity, czyli połączenie świata biologii i technologii nastąpi gdzieś tam w połowie XXI wieku. To wykalkulował sobie na podstawie prawa Moore'a, rozwoju technologii. Czy sądzi pan, że jest to możliwe, chociaż podkreślił pan, że jesteśmy na razie na początku tej drogi? Znaczy, Kurzweil jest rzeczywiście fantastą i napisał też książkę The Age of Spiritual Machines i różne robił takie przewidywania i się chwali, że one były w miarę dokładne. To, że może nastąpić taka osobliwość, to jest całkiem prawdopodobne. Kiedy ona nastąpi, tego nie wiemy. Ostatnie postępy w sztucznej inteligencji, zwłaszcza z tymi modelami językowymi, które pokazują, jak daleko możemy zajść z wyobraźnią w systemach sztucznych, jak daleko możemy zajść właśnie w systemach dialogu. Tego jeszcze może Państwo nie widzicie na co dzień, ale myślę, że niedługo zobaczymy. I to się pojawi w naszych telefonach, które będą coraz lepiej odpowiadać na pytania i tak dalej. Także może nie wszystkie przewidywania są realistyczne, ale właśnie pomimo tego, że jesteśmy na początku drogi, no, nawet w tym roku, jeśli Państwo popatrzycie, na początku tego roku prawie nikt nie słyszał o takich systemach jak Imagen, Midjourney w szczególności, czy DALL-E 2, prawda? I nagle się okazało, że człowiek wystarczy, że ma zrobi jakiś opis 100 firm, które w tej chwili się tym zajmują i na YouTubie mamy naprawdę setki różnych przykładów takich, jak szybko się rozwija możliwość tworzenia obrazów, filmów, prawda, trójwymiarowych, również projektowania w takich systemach, których jeszcze rok temu nie było, prawda. Więc niektóre rzeczy następują bardzo szybko. W maju na przykład na Stanfordzie założono taką nową jednostkę, która się zajmuje modelami fundacyjnymi tak zwanymi, czyli takimi bardzo dużymi modelami, które mają miliardy parametrów, a nawet teraz są takie, które mają bilion parametrów, powiedzmy, czy troszkę więcej, i które są niesłychanie złożone. Ich złożoność jeszcze może nie jest taka jak naszych mózgów, ale już bliska. I w związku z tym są w stanie robić rzeczy bardzo podobne do naszych mózgów, aczkolwiek dalej niedoskonałe. Dopiero co, prawda, OpenAI zrobiło wpadkę, bo udostępniło taki system, który się miał uczyć na milionach, a nawet dziesiątkach milionów artykułów naukowych. No ale okazało się, że jego odpowiedzi na pytania nie były bynajmniej za dobre, w części pewnej, prawda? Dlatego, że znowu są systemy, które odpowiadają na pytania takie, że na bazie 100 tysięcy pytań, takich ogólnych, ale o wszystkim, które w Stanfordzie kiedyś tam sporządzono, no osiągają lepsze rezultaty niż ludzie. Więc wydaje mi się, że naprawdę wielu ludzi to jakoś tak bagatelizuje, mówiąc, no ale to na razie nie ma prawdziwej sztucznej inteligencji. Nie wiem, co znaczy prawdziwa sztuczna inteligencja. Ja widzę po prostu, w jakich kolejnych dziedzinach znikają przewagi człowieka nad maszyną. I to na pewno w tym kierunku będzie szło. Natomiast do jakiego stopnia uda nam się zintegrować z maszynami, tu jestem dość sceptyczny. Na razie te nasze wszystkie pomysły na integrację człowiek-maszyna, one są dobre w medycznych zastosowaniach. Natomiast
próbach, powiedzmy, rzeczywiście rozszerzenia naszej na przykład pamięci. No, komputery czy właśnie telefony rozszerzają naszą pamięć, prawda? Ale nie tak, że są sprzężone bezpośrednio z tym, co są. Te wszystkie implanty właśnie w hipokampie, które ludzie robią, no trochę pobudzają nam pamięć, ale tak naprawdę nie bardziej niż pewne leki, które zwiększają ukrwienie tych obszarów, prawda? Jak ktoś już traci pamięć, to leki zwiększające ukrwienie obszarów w hipokampie powodują, że trochę lepiej jest w stanie konsolidować nowe informacje, prawda? Także przyszłość jest otwarta, ale zmienia się niesłychanie szybko. Mhm. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czekamy na następne pytania. Głosy w dyskusji. Proszę bardzo, pan profesor Mruk. Panie profesorze, dziękuję bardzo. No, dla mnie bardzo interesujący, inspirujący wykład. Chciałem zapytać o jedną rzecz. Otóż jakiś czas temu chyba na stronie pana profesora znalazłem taką informację o badaniach dotyczących częściowo teorii spiskowych. Mniej więcej zrozumiałem to tak, że jeżeli ktoś na przykład jest przeciwnikiem szczepień, to można mu 3 razy powiedzieć o tym, żeby zmienił swoje zdanie, bo jeżeli dłużej będziemy naciskać, to jak gdyby tworzyła się taka kopuła w mózgu, od której odbijają się wszystkie argumenty. No chciałbym, żeby pan profesor to skomentował, bo to z punktu widzenia takich relacji międzyludzkich w biznesie, ale też w rodzinach towarzyskich, no może mieć znaczenie. Także to w formie raczej pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to pytanie. To rzeczywiście no jest tak, że każde odwołanie się, jak może właśnie pamiętamy słynne powiedzenie chyba Goebbelsa, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wielokrotnie powtarzane rzeczy powodują, że w naszych umysłach utrwalają się jednakże właśnie te ścieżki pobudzeń i w związku z tym te trajektorie myślenia zaczynają biegać takimi no, często już aktywowanymi szlakami i efekt jest u ludzi, którzy już mają bardzo silnie utrwalone przekonania, taki, że ile razy się o czymś wspomni, to pobudza te szlaki i je jeszcze dalej wzmacnia. I to jest ten nieszczęsny efekt właśnie związany z tym, że jeśli próbujemy wysuwać jakieś argumenty, to one przez jakiś czas wydaje się, że mogą na kogoś wpływać. Ja sam już dawno taką obserwację zrobiłem, jak to po 4 godzinach zebrania, na którym dyskutowano sprawę ataku na uniwersytecie, jeden z moich starszych kolegów wydawało się, że był zupełnie przekonany, no ale następnego dnia okazało się, że wszystko wyparowało z jego głowy, bo on miał tak dobrze już ustalone przekonania, że przez jakiś czas właśnie w pamięci roboczej, w tej dynamicznej części naszego umysłu był w stanie jakoś utrzymać ten stan, ale on nie spowodował zmiany właśnie tych głębszych ścieżek połączeń, które decydują o tym, co nam przychodzi do głowy, prawda? Bo wydaje nam się, że my myślimy, ale tak naprawdę to po prostu coś mi przychodzi do głowy. Dlaczego przychodzi do głowy? Dlatego, że tam się już jakoś zagnieździło, utrwaliło, prawda? I ja mogę oczywiście jakoś się zreflektować i pomyśleć, że no dobrze by było popatrzeć na inne argumenty, ale to jest rzadkie, prawda? Rzadkie jest to, że ludzie krytykują sami siebie, prawda? Że są w stanie w związku z tym doszukiwać się no tego, czy ich poglądy rzeczywiście nie da się jakoś sfalsyfikować. No, to jest taka umiejętność, którą dobrze by było w ramach rozwoju sceptycznego myślenia ludziom wykształcić, ale tego nigdy nie robiliśmy i nie mamy takich zdolności, bo nigdy żeśmy się tego nie uczyli świadomie. Także wydaje mi się, że tylko nieliczne osoby są w stanie przeciwstawić się temu, co im spontanicznie się pojawia w umysłach i w związku z tym no, są różne porady psychologów dotyczące tego, jak rozmawiać z ludźmi, którzy mają radykalnie odmienne poglądy, ale raczej wszyscy radzą, żeby zbytnio nie naciskać, tylko raczej obchodzić je w różny sposób, żeby otworzyć inne kanały skojarzeń, żeby właśnie można było
doprowadzić do tego, że to, co mówimy, zaczyna się komuś kojarzyć również silnie z czymś tam innym i powoli ta aktywność neuronalna zaczyna się przenosić troszkę w obszary innych stanów mentalnych, prawda? Ale nie jest to prosta sprawa zwykle i niestety sami na pewno wszyscy Państwo macie takie przykłady osób, z którymi trudno jest rozmawiać. Mamy sami takich znajomych, z którymi raczej nie porusza się pewnych tematów, bo wiemy, że to się źle skończy. Kiedyś mi się bardzo spodobało takie powiedzenie papieża Franciszka, że no, różnimy się tylko poglądami. To naprawdę niewiele. Czasami trzeba pamiętać, że człowiek to coś więcej niż poglądy, które w danym momencie prezentuje. Dziękuję bardzo. Czekamy na następne głosy w dyskusji. Pan profesor Mróz, proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę fascynującą podróż w nieznane dla mnie rewiry. Bardzo ciekawa prezentacja i mnóstwo inspirujących wątków. No dla mnie szczególnie, ja akurat prowadzę wykład w Szkole Głównej Handlowej dotyczący wpływu nowych technologii na zachowanie konsumentów, więc tutaj mnóstwo znalazłem ciekawych dla mnie zagadnień. Panie profesorze, pytanie mam następujące. Jak Pana zdaniem, bo Pan wspomniał o Metaverse, jak Pana zdaniem Metaverse może wpłynąć na ewolucję, na funkcjonowanie ludzkiego mózgu, czyli to przechodzenie z tego świata realnego do tego ekosystemu światów wirtualnych? Bo tutaj być może czają się różne tam niebezpieczeństwa. I drugie pytanie byłoby następujące. Też trochę w nawiązaniu do pytania pana profesora Mruka i tego, o czym pan mówił przed chwilą. Kto tak naprawdę może być beneficjentem tego niebywałego postępu, jeśli chodzi o nowe technologie i usprawnianie funkcjonowania tego ludzkiego mózgu? Czy politycy, czy cyberkorporacje, czy my sami jako no, zwykli ludzie, którzy funkcjonują w tym swoim wymiarze takim codziennym. Bo z jednej strony rzeczywiście toporna indoktrynacja, o której wspominał pan profesor Mruk i pan przed chwilą, może napotykać na opory, bo jesteśmy immunizowani, ale z drugiej strony subtelna, aksamitna manipulacja, która jest możliwa dzięki rozwojowi tych nowych technologii, może powodować, że będziemy nasączani różnymi treściami i będziemy, że tak powiem, poddawani tym zabiegom, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Więc to jest to niebezpieczeństwo. Tylko tak wrzucę sygnalnie hasło system zaufania społecznego w Chinach. Mówi się o cyfrowej, o niebezpieczeństwie cyfrowej dyktatury. Czy te nowe technologie, które gdzieś tam mają w tle właśnie wpływ na funkcjonowanie człowieka, zachowanie jego w różnych sferach życia, również na funkcjonowanie jego mózgu, nie będą przepustką właśnie do takiej cyfrowej być może dyktatury. Oby nie. Dziękuję bardzo. To tylko te dwa pytania. Mam jeszcze więcej, ale nie chcę zabierać czasu. No, bez wątpienia jest to mnóstwo ciekawych tematów, o których można by dużo, dużo dyskutować. Co do tego Meta, no, na razie Meta sobie kiepsko radzi, jak wiemy. Myśmy się sami bawili tutaj z żoną w Second Life. To jest taka wirtualna przestrzeń, w której można było sobie zakupić jakieś tereny, zbudować dom, umeblować i spotkaliśmy się z naszym synem, który mieszka w Japonii właśnie w Second Life przez jakiś czas. To jest na tych PlayStation Sony jakaś część oprogramowania tam i na dużym telewizorze można się oglądać wzajemnie i no, trochę się czuć razem. To oczywiście w tej chwili jest możliwe na wielu różnych platformach, ale w końcu nam to się jakoś znudziło. No ale jest szereg osób, które wydaje mi się są w stanie się trochę uzależnić od takich rzeczy, prawda? Uzależniają się ludzie od gier takich właśnie i środowisk różnego rodzaju, w których się pojawiają pewne subkultury, bo znajdują tam no, ludzi, którzy mają jakieś nietypowe upodobania. Prawda? I w związku z tym zaczynają w tych subkulturach jakoś tam funkcjonować i trudno się im od tego oderwać. Im więcej będzie bodźców takich, które będą w stanie odbierać właśnie za pomocą wirtualnej rzeczywistości okularów, a być może również wkrótce no, możliwości stymulacji różnych, no, w szczególności czuciowych stymulacji,
Być może będzie to dużo trudniej się od tego oderwać wielu ludziom, więc ja sobie wyobrażam, że może to doprowadzić do pewnego uzależnienia i pewnych podgrup takich w społeczeństwie, które będą bardzo silnie wciągane w tego typu światy. No, ze zgrozą obserwuję swoje wnuki, które trudno jest oderwać od tego, żeby akurat sobie coś tam klikały w telefonie czy na tablecie, prawda? Strasznie dużo czasu ludzie marnują na takie rzeczy, bo no, niewiele się uczą, prawda? Oprócz tego, że trochę umiejętności takich ruchowych się rozwija. Ale jest to ogromna strata czasu i to jest też jeden z aspektów, które źle wpływają na kulturę takiego rozwoju technologicznego. Także no, nie jestem szczególnym optymistą tego, że to pójdzie w dobrą stronę, dlatego że za bardzo nie rozumiemy, prawda, jak te rzeczy wpływają na naszą kulturę. Nikt się nie spodziewał, co się stanie z internetem, kiedy internet powstawał. Wydawało się, że to taka fajna możliwość, że mamy dostęp do wszystkiego i potem się okazało, że jednakże no, oprócz tego, że jeśli ktoś go potrafi dobrze używać, to jest to niesłychanie przydatne narzędzie, to jednakże większość ludzi wpada w bagno i daje się zwieść, prawda, w różny sposób. Także obawiam się, że jest mnóstwo niebezpieczeństw takich, które no, wynikają z tego, że przeciętny użytkownik nie ma wiele pojęcia o mechanizmach, które za tym wszystkim stoją. Nie ma pojęcia, że jesteśmy w znacznej mierze sterowani algorytmami, prawda, że te algorytmy decydują o tym, co będziemy oglądać, co nam się podsuwa. I jeśli się temu nie próbujemy aktywnie, świadomie przeciwstawiać, no to jesteśmy wciągani w jakąś taką ścieżkę myślenia. To co tutaj pan profesor powiedział, że właśnie te subtelne efekty takie, a nie nachalna propaganda mogą na nas bardzo silnie wpływać. Obawiam się, że każdy sobie wytwarza pewne środowisko, bo ma pewne swoje ulubione miejsca, do których zagląda w internecie, prawda, pewne programy, których używa, jakieś gry, które... No, ile razy muszę zrobić aktualizację jakiegoś programu, to pierwsza rzecz, jaką dostaję na tablecie czy na telefonie, to jest takie gry tutaj w tym czasie, jak się aktualizuje, graj sobie i rób sobie. Strasznie się nie lubię, bo nie mam czasu na takie zabawy i takie granie. Ale jest rzeczą oczywistą, że duże korporacje, jak i no, każdy usiłuje wepchać swoje, bo reklama, jak wiemy, jest rzeczą no, niestety bardzo uciążliwą i wszędzie się pojawia, czy to w mediach, telewizji, czy właśnie w komputerach. Także nie bardzo widzę, żebyśmy mogli od tego uciec. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że to... Nawet nie tyle wielkie korporacje początkowo, bo Skype na przykład, którego jeszcze parę osób może używa czy pamięta, no to został zrobiony w Estonii przez parę osób, prawda? Później jak się dowiedziałem, że WhatsApp został sprzedany za 16,5 miliarda dolarów, firma, która miała 50 osób zaledwie, prawda? I nagle się okazuje, że te 50 osób dostają miliardy dolarów za coś takiego, co jest no, naprawdę dość z informatycznego punktu widzenia, a jednakże dość prymitywną zabawką, ale stało się rozpowszechnione. No, widzimy, jakie kariery ludzie czasami robią, jeśli uda im się przebić no, właśnie ten cały system influencerów teraz, prawda, czy influencerek również, prawda, że ludzie zarabiają pieniądze na tym, że gdzieś tam mają kanały, inni to oglądają. To jest bardzo złożony system, ale nie zawsze też za tym stoją rzeczywiście wielkie korporacje, bo tych influencerów jest bardzo dużo różnego rodzaju, często opłacanych przez właśnie różnych polityków czy różne firmy, które mają nadzieję, że to wpłynie jakoś na ich popularność, sprzedaż czy cokolwiek. Także wydaje się, że to jest z punktu socjologicznego punktu widzenia jednakże bardzo złożona sytuacja, aczkolwiek no bez wątpienia jest tych kilka wielkich korporacji, które zarabiają największe pieniądze i które są w stanie wykorzystywać w coraz większym stopniu, zwłaszcza dzięki rozwojowi ostatniej sztucznej inteligencji, jednakże naiwność znakomitej większości użytkowników. Jak tylko się pojawią teraz te systemy do dialogu w języku naturalnym, one trochę się później na szczęście pojawią po polsku niż po angielsku i będziemy mogli obserwować, co się wreszcie świata dzieje, ale pewnie niedużo później, prawda? No to nagle się okazuje, że właśnie systemy, z którymi będzie można rozmawiać, będą bardzo przekonujące. Już w tej chwili jakieś boty do nas wypisują,
prawda, bez przerwy jakieś listy czy informacje i musiał nas na różny sposób naciągać. Ja ostatnio dostałem zupełnie zaskakującą wiadomość, bo właśnie w naszym towarzystwie European Neural Network Society mamy teraz przewodniczącego takiego z Niemiec, no i dostaję list taki, że natychmiast im potrzeba ze 4000 euro, bo coś tam muszą zrobić, podpisane przez niego. List był naprawdę fachowo napisany. I są w tej chwili systemy, które potrafią nam taki list skomponować, prawda? Trzeba troszkę wiedzieć, kogo tam wstawić jako podpis i jak to napisać. Ale no, sam to pokazuję studentom, że jest cały szereg w tej chwili systemów, które wspomagają pisanie, a też w wielu gazetach już od ładnych paru lat są całe rubryki, które są pisane właściwie przez takie boty w sposób prawie automatyczny, trochę może poprawiane. Ja ze zgrozą patrzę ostatnio, ile błędów na przykład jest w takich tygodnikach jak Polityka. No, naprawdę wydaje się, że tego nikt nie czytał po prostu. I to powoli się zrobi tak, że boty będą pisać dla botów, bo już nikt nie będzie tego czytał, prawda? Zupełnie fatalna sytuacja. Także trudno powiedzieć, kto na tym najbardziej zyska, a kto straci. Jeśli chodzi o rozwój ogólnie takich systemów, powiedzmy mózg-maszyna, no to oczywiście są świetne zastosowania medyczne, czy coraz bardziej się będą rozwijać i będą z tego korzyści. No ale są też właśnie różne negatywne strony, z których trzeba sobie zdawać sprawę. Unia Europejska wpadła na pomysł, żeby jakoś regulować sztuczną inteligencję. Myśmy mieli dużą dyskusję, już od paru lat się toczyła, co to może znaczyć, że regulujemy sztuczną inteligencję, bo to troszkę jest tak, jak chcemy regulować algorytmy, to znaczy, że będziemy wkrótce regulować matematykę, prawda? No nie da się regulować czegoś takiego jak matematykę czy algorytmy. Da się regulować konkretne aplikacje. Kiedy aplikacja wpływa na życie ludzi, trzeba dokładnie przetestować, czy próbować zrozumieć, co ona takiego z nami zrobi, prawda? Jak na nas wpłynie. A to często jest bardzo trudne do przewidywania, prawda? No, zieloni, którzy doprowadzili do zablokowania rozwoju energetyki jądrowej, nie spodziewali się, co się dzisiaj będzie działo zupełnie, prawda? Wydawało im się, że w dobrej wierze demonstrują i działają, chociaż byli sterowani właśnie może w dość subtelny sposób z zewnątrz, bo nikt tego początkowo nie widział, prawda? No, wydaje mi się, że jest bardzo wiele takich możliwości w tej chwili i jeszcze będzie ich więcej na skutek rozwoju właśnie tych systemów językowych. Także świat jest pełen niebezpieczeństw. Dziękuję bardzo. Mamy w kolejce panią profesor Martę. Proszę bardzo. Pani profesor. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, dla mnie to jest uczta dla ducha wysłuchać ten wykład i niezmiernie się cieszę, że mogę postawić pytanie, na które odpowiedzi jednoznacznie nie oczekuję, jako że jest to być może głos dyskusji bardziej. A jako że jestem ekonomistą, to z całą pewnością te problemy nie są mi na co dzień znane. Ale chcę powiedzieć tak. Wydaje mi się, że jesteśmy świadkami tego, że nasza jakby ciekawość tego, co jest nowe, uniemożliwia nam tak szybki rozwój naszego mózgu, naszej możliwości, jak rozwijają się nowe technologie, sztuczna inteligencja. Poznajemy mózg, jak pan profesor nam powiedział, w miarę szybko, przyspieszenie następuje, niemniej jednak, jak wiemy, jeszcze do tej pory bardzo nieznaczna część mózgu jest dobrze rozpoznana. Czy zatem rzeczywiście jesteśmy skazani na to, że z jednej strony ciekawość tego, co dają nam boty, awatary, z drugiej strony jakby zachłyśnięcie się tych największych firm światowych powoduje to, że pewne informacje i pewne możliwości pozostają w niewielkim kręgu rąk, czy osób, czy mózgów. Czy można liczyć na to, że społeczeństwo w jakiś sposób zostanie obudzone i będą pojawiały się siły dążące do równowagi między możliwością człowieka, między tym, co poznajemy w zakresie możliwości naszego mózgu,
jego nie tylko właśnie tych potrzebujących pomocy komórek, ale także tych zdrowych i funkcjonujących normalnie. Czy uda się tak sterować tym światem, krótko mówiąc, że będzie to współpraca, integracja mózgu naszego i technologii? Czy można mówić o tych zaczątkach przynajmniej budowania już teraz próby równowagi między tymi dwiema siłami? To jest bardzo istotne pytanie, tylko że no, jeśli się rozejrzymy, to nie widać, żeby ktoś to robił w tej chwili, prawda? Pytanie, komu na tym powinno zależeć? No, do jakiegoś stopnia takie organizacje jak Unia Europejska właśnie próbują ograniczyć negatywne skutki wprowadzania nowych technologii przez różnego rodzaju regulacje, więc pojawiły się te regulacje dotyczące właśnie możliwości zastosowań sztucznej inteligencji w takich obszarach, w których rzeczywiście to wpływa jakoś na społeczeństwo na większą skalę. Natomiast no, w wielu obszarach jeszcze nikt nawet nie zaczął myśleć o tym, że coś złego się stanie i w związku z tym dobrze by było zawczasu próbować takie regulacje wprowadzać. Więc obawiam się, że nie będzie to proste, bo no, no właśnie, jak mamy to zrobić? Powinniśmy może myśleć o programach edukacyjnych, ale jak wiemy, no, no, nasi zarządzający za bardzo nie myślą o tym, że jest jakaś taka przyszłość meta, czy konieczność tego, żeby no, jakoś wpływać na młodzież, żeby ją uwrażliwić na to, co może się stać, prawda? Ale no, no niestety nie jest to akurat cel, jak wiemy, naszego Ministerstwa Nauki i Edukacji bynajmniej, prawda? Obawiam się, że te cele takie bieżące, prawda, dominują wszędzie na świecie i w związku z tym szanse na to, żeby ktoś się zaczął tym poważnie zajmować, tak żeby to było jakoś odczuwane czy widoczne na wysokim szczeblu, są niewielkie. Więc ja nie jestem specjalnie optymistą. Jedna z przyczyn, na której patrzę na te rzeczy, czy staram się śledzić je, to właśnie dlatego, że nie jestem optymistą. Pytanie, co możemy w tej sprawie zrobić? No, to właśnie nie wydaje się, że jest czy, ponieważ jest bardzo wiele wątków w tym wszystkim, prawda? I ponieważ jesteśmy zaskakiwani pewnymi no, możliwościami postępu i robienia czegoś, czego nam się wydawało, że się nie da zrobić. Kiedy człowiek przegrał fachy z systemem komputerowym, kiedy ludzie zaczęli mówić, no dobra, ale Go to jest taki tak bardzo złożone, że to 100 lat nam zajmie. I nagle bach, Go pada, a rok później się okazuje, że maszyna, która wygrywa z mistrzem świata w Go, jest w stanie jednakże grając sama ze sobą tak się nauczyć całej wiedzy o Go, której nigdy ludzkość nie posiadła, że wygrywa 100 do 0 z tą, która wygrała z mistrzem świata, prawda? Te skoki technologiczne bywają czasem zastraszająco szybkie. I bardzo trudno by było nam przewidzieć, co będzie następnym wielkim krokiem. Znaczy mniej więcej wiemy, w którym kierunku zdąża sztuczna inteligencja i cały ten świat, patrząc na możliwości rozwoju technologii, ale nie wiemy, które z nich się sprawdzą, nie wiemy, jakie nowe się pojawią, więc ja jestem tutaj dość sceptycznie nastawiony co do tego. Wydaje mi się, że zaczniemy dostrzegać problem, kiedy już będzie bardzo późno, prawda? Tak jak zaczynamy dostrzegać problem w tym, że znaczna część dzieci się uzależniła w dużym stopniu i zmarnowała mnóstwo czasu swojego życia na granie w stosunkowo prymitywne gry, prawda? Więc no, nie wiem, czy można tu być optymistą. To. Pan profesor Luk jeszcze chciał się wypowiedzieć. Heniu. Miałem tylko jedno pytanie, panie profesorze. A propos tego 17-latka, bo ja mam starszych trochę i młodszych też, o wielozadaniowość. Jak ja z nimi rozmawiam, to ja jestem skupiony na rozmowie. Oni natomiast no bez przerwy tam wysyłają, odbierają różne. Czy to jest możliwe, żeby w tak krótkim czasie, bo to jest kwestia 20 paru lat, mózgi się tak zmieniły, że są przygotowane do takiej pracy wielozadaniowej. Ja jak piszę tekst, to nawet muzykę wyłączę, bo wtedy pracuję dużo
skuteczniej. Może być bardzo krótko. Dziękuję bardzo. No, wydaje mi się, że raczej nie jest to możliwe, bo mózgi się tak szybko nie zmieniają oczywiście, ale odpowiedni trening może trochę pomóc i bez wątpienia przeskakiwanie od jednego zadania do drugiego to jest duża strata energii w mózgu, dlatego że jednakże każde nowe zadanie czy skupienie na nowej rzeczy wymaga resynchronizacji bardzo wielu neuronów. Ale ja nie widziałem naprawdę eksperymentów, które by pokazały, jak to się rzeczywiście odbywa, bo jednakże nasza pamięć robocza jest w stanie przechować, powiedzmy, zwykle się mówi o około 7 różnych struktur takich, pojedynczych cyfr, czy jakichś nazw, czy czegoś tam. W związku z tym jest, no, ma niewielką pojemność, prawda? I w związku z tym, że jednak jest to 7, to pewne wątki być może mogą się toczyć w mózgu jednocześnie, a to przełączanie no nie jest aż tak kosztowne. Tego nikt nie zbadał. To jest bardzo interesujący problem i trochę jest właśnie próby takich robienia eksperymentów, żeby pokazać tą wielozadaniowość. Mnie się wydaje, że my to już się nie nauczymy tak dobrze przeskakiwać, zwłaszcza już w starszym wieku mamy no, pewne ograniczenia tego rodzaju. Na ile młodzież sobie z tym radzi? No, to w eksperymentach, które robiono, pokazano, że jednakże gorzej. To znaczy, że ludzie usiłują kilka rzeczy zrobić, jeśli mają powiedzmy 2-3 rzeczy do zrobienia w jakimś tam czasie, to jeśli robią to sekwencyjnie, to robią to lepiej, robią mniej błędów i szybciej kończą, niż jeśli próbują to zrobić równolegle. No to jest znowu kilka takich prac, które pokazują, że wielozadaniowość nie wypada za dobrze, również wśród młodzieży. No ale być może, że jest parę osób, które się tak wytrenowało, tylko w tych eksperymentach ich nikt nie zauważył. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, proszę Państwa, jeszcze bardzo szybko nam czas upłynął. Aha, jeszcze Pani Ania, Pani doktor Wielicka chciała zadać pytanie chyba, prawda? Jeszcze, proszę bardzo, Pani. Tak, dzień dobry. Jeszcze raz bardzo dziękuję za ten niezwykle interesujący wykład. Ja mam takie pytanie już może bardziej techniczne, bo wspomniał Pan Profesor o, no właśnie, powiedzmy, rozszerzeniu mózgu przez różne urządzenia, ale też właśnie o tej, powiedzmy, neuro takiej edukacji. Czy my sami w jakiś taki prosty sposób możemy wpłynąć, no właśnie, na pracę swojego mózgu, tak? Były takie badania, które na przykład wykazywały, że aktywność fizyczna na przykład później zmienia nam nasze wybory. Różne, być może inne interwencje mógłby Pan Profesor tutaj może podpowiedzieć. No to jest właśnie coś, co w tym raporcie na temat neuroedukacji możemy znaleźć, ale ogólnie rzecz biorąc nie jest to nic nadzwyczajnego. No bez wątpienia ukrwienie jest podstawowe, więc w związku z tym aktywność fizyczna jest ważna. Oczywiście dieta i zdrowy tryb życia i tak dalej. No poza tym właśnie pewne ćwiczenia umysłowe. Im szerzej patrzymy na ten świat, im więcej różnych rzeczy nas interesuje, a w szczególności jeśli się uczymy takich rzeczy jak na przykład gra na instrumencie, prawda, i cały czas się uczymy nowych rzeczy, nie wiem, tańca, tai chi czy jakichś rzeczy takich, no to wpływa na to, że w naszym mózgu jednakże te połączenia, które są niektóre bardzo słabe, się wzmacniają i w ten sposób mamy możliwość, powiedzmy, szerszych skojarzeń, czy w mózgu no, mogą powstawać stany, które nie są takie stereotypowe i w związku z tym no, mamy szansę właśnie być bardziej kreatywni i prawda, no, myśleć w sposób może niestandardowy i tak dalej. Są też różne metody takie, no myśmy badali na przykład ostatni doktorat, który będzie broniony, mam nadzieję, jeszcze w tym miesiącu, dotyczył systemów biofeedback takich opartych na regulacji rytmu serca, prawda? Czyli tego, co się nazywa heart rate variability, HRV, i tego, jak to wpływa na inteligencję tak zwaną płynną. Prawda? Więc pewne procedury również tego typu wydają się mogą nam tutaj pomóc, troszkę jakiś neurofeedback różnego rodzaju rzeczy. No ludzie
spekulują czy próbują robić różne rzeczy z bezpośrednią stymulacją mózgu. No, jeśli chodzi na przykład o zdolność do skupiania się, no to już pokazano jakiś czas temu, nawet są dwa czasopisma zajmujące się właśnie tą bezpośrednią stymulacją prądową, taką, że kiedy ja się na czymś skupiam, to dlatego, że moje płaty czołowe wysyłają gdzieś tam do mojej części potylicznej, do kory wzrokowej, cały czas pobudzenia. No i to wymaga energii i to w związku z tym powoduje, że ja nie jestem w stanie się za długo nad czymś skupić i po pewnym czasie myśli się rozjeżdżają, zaczynają się błędy. No i teraz wyobraźmy sobie, że musimy coś tam dorobić precyzyjnie, nie wiem, rozpoznajemy jakieś rzeczy, identyfikujemy, no to zamiast skupiać się i wysyłać te impulsy z płatów czołowych, możemy troszkę prądu sobie puścić, który spowoduje, że nasze neurony w układzie wzrokowym się pobudzają, prawda? No i okazuje się, że ludzie byli w stanie, no, eksperymenty, prawda, w amerykańskich bazach takich, gdzie analitycy analizują jakieś zdjęcia takie z samolotów czy satelitarne. 17 godzin pracy, błędów nie widać, a tak normalnie po pół godziny już im się rozjeżdża. Więc pewne takie możliwości wydają się realistyczne, prawda, stosowania, ale to są takie technologiczne możliwości, które na razie może nie są powszechne, prawda. Widziałem też takie systemy, gdzie człowiek może świadomie nie zauważać, bo nie przebija się to jako ten najsilniejszy proces świadomości, ale EEG pasywne, taki pasywny system sprzężenia mózg-maszyna może wykryć, żeśmy coś ciekawego znaleźli. Moi koledzy właśnie z Helsinek zrobili taką publikację, gdzie mówią, że jak szukamy coś ciekawego, to czasami to przepuścimy, ale jest jakiś sygnał w mózgu, który zauważył, że była to ciekawa jakaś tam notka i jest w stanie w związku z tym, jeśli go wyciągniemy, tak żeby go nam pokazać w sposób świadomy, no jest w stanie nas o tym poinformować, to było coś ciekawego. No po raz pierwszy zrobiono coś takiego oczywiście w wojsku, gdzie ludzie szukają, prawda, gdzie się może kryć jakiś tam czołg czy przeciwnik, no ale mają odpowiedni hełm i chociaż nie dostrzegają pewnych rzeczy świadomie, to mózg to dostrzega. Wiele rzeczy, które się w mózgu dzieje, no jest na tyle słabym pobudzeniem, że żeby zobaczyć, co tam się dzieje, to trzeba nam zwrócić uwagę. Na tym cały biofeedback polega, prawda, że zachodzą procesy w mózgu, których my nie jesteśmy w stanie jakoś świadomie odczuć, ale jeśli je uzewnętrznić za pomocą dźwięku czy obrazu, no to wówczas mogą na nas wpływać. Ale z innych rzeczy to oczywiście jakieś probiotyki ludzie próbują stosować, trochę różnych substancji takich, które amerykańscy naukowcy też używają, do nas nie dotarły, mikrodozowanie różnych takich właśnie substancji, które w Polsce są zabronione, ale w Czechach je można kupić, czy w paru innych krajach, więc to mikrodozowanie w szczególności powoduje, że też się pobudzają dość te słabe połączenia. Człowiek tego nie odczuwa, nie ma halucynacji, ani się od tego nie uzależnia. Także być może, że farmakologia też jakoś się rozwinie w tym kierunku, prawda? No, są te bary, te tak zwane noetyczne, gdzie ludzie właśnie sprzedają różne takie prekursory neurotransmitterów. To wydaje się nie działa za dobrze. Jak byłem studentem, to moja mama przeczytała, że glutaminian to jest potrzebny, prawda, bo stwierdzono, że osoby, które są opóźnione w rozwoju, mają niski poziom, no i zaczęła podsyłać glutaminian, prawda. Nie wiem, czy kiedykolwiek właśnie potwierdzono jakieś takie efekty na zdrowych ludziach, tego typu rzeczy. Także wiele rzeczy się dzieje, ale co z tego się okaże takim praktycznym zastosowaniem? No, polecam jeszcze raz właśnie ten raport dotyczący neuroedukacji. Tam jest trochę uwag dotyczących sposobu nauczania matematyki i innych takich dziedzin, prawda? I co na to wpływa. To bardzo wiele czynników. Przepraszam, ja jeszcze tylko jedno krótkie pytanie zadam. A kogo słuchać? Bo pan tutaj żeśmy podkreślili to, że no jest trochę i dużo mitów i to, co jakby tak do nas dochodzi, to niekoniecznie jest to coś, co jest obiektywne, jeśli chodzi o takie właśnie neuroscience.
No to jest problem, dlatego że jest trochę dobrych, popularnych książek, jest trochę badań, które zostały już jakoś potwierdzone. Problem w tym, że ludzie rzucają się na pierwsze doniesienia, które nie są jeszcze potwierdzone, nie wiadomo, czy coś z tego wyjdzie. Potem się okazuje właśnie jak z tymi genami i bliźniętami jednojajowymi, że efekt, jeśli się tylko zmieni populację czy grupę, która była badana, to tak się okaże, że jednak efekt znika. No ogólnie jest ten problem replikacji badań psychologicznych bardzo duży, prawda, na różnym poziomie. Ja się też troszkę zajmowałem z niemowlakami, żeśmy zrobili tutaj laboratorium takie Baby Lab. No to zrobiłem taki artykuł właśnie w Psychologii Rozwojowej, gdzie możecie Państwo zobaczyć, jak to efekty, które ludzie badają, było 50 badań, jedni mają duży efekt, inni mają przeciwny efekt. W związku z tym czasami się robi duże populacje, żeby coś stwierdzić. Bardzo wiele rzeczy jednakże jest indywidualnych, dlatego że ludzkie mózgi są bardzo zróżnicowane i w związku z tym nie można znaleźć czegoś, co jest jakieś takie uniwersalne, a zwykle się robi te badania uśredniając na grupach. Także obawiam się, że trudno jest powiedzieć, co już jest warte tego, żeby próbować, bo jest dobrze uzasadnione. No, trzeba patrzeć na publikacje, trzeba patrzeć, czy są replikacje tych wyników na większą skalę, prawda? Bo bo pojedyncze wyniki mogą się okazać zupełnie błędne, a poza tym to, co na jednych działa, na innych może działać odwrotnie też. Także to nie ma. Jest sporo takich porad, jakich możecie Państwo znaleźć, na przykład jest taki Haberman na YouTubie, który fajne porady robi, prawda? No jest ta książka Sapolskiego, o której wspomniałem, prawda? Sapolski w tym swoim Behave dużo fajnych rzeczy umieścił, a też są jego wykłady takie, które on wygłaszał na ten temat na Stanfordzie. Także jest kilka osób dość wiarygodnych, wydaje mi się, aczkolwiek ten Haberman troszkę tam rzeczy naciąga. Bardzo dziękuję. Przepraszam bardzo, nie potrafię podnieść dłoni, a czy mogę zadać pytanie, bo jakoś nie potrafię sobie poradzić z technologią. Proszę bardzo, Jacku. Panie profesorze, bardzo dziękuję za bardzo intrygujący wykład. Mam natomiast takie pytanie dotyczące tego, czy ja dobrze zrozumiałem, że pan profesor jest przeciwnikiem koncepcji uniwersalizmu? Takie koncepcje są wysuwane, wiadomo, to ma bardzo długą tradycję, ale mają jednak one jakieś chyba podstawę naukową. I to jest rozbudowywane od lat 90., tak pamiętam, te listy uniwersalne. Ale konkretnie nie bardzo wiem, o jaką konkretnie tutaj chodzi koncepcję. Tu chodzi o koncepcję takich list, kwestii, które są uniwersalne dla nas jako gatunku. Myślę tutaj o Pinker na ten temat chyba w jednej z swoich prac zebrał. I chciałbym się spytać, jak pan profesor się do tego odnosi, ponieważ taką plastyczność, którą pan profesor słusznie, bardzo było ciekawe, intrygujące, pokazał nam, ona by zaprzeczała możliwości kreowania takich. To jest bardzo ciekawy obszar, dlatego że z jednej strony istnieją pewne granice, w jakich się możemy rozwijać, ale ja kiedyś robiłem jakieś referaty na temat właśnie możliwości rozwoju kreatywności, i pokazywałem kilka osób, które są legendarne, powiedzmy, prawda? To znaczy Mozarta, Picasso, czy też współczesne również takie przypadki cudownych dzieci, które się pojawiają. Widać, że rzadko kiedy osiągamy granice swojego rozwoju. Z drugiej strony jest wiele cech, które jest wspólnych. To jest jak wiemy w antropologii, to były takie dyskusje początkowo, że ludzie widzieli głównie różnice, a potem zaczęli dostrzegać też te wspólne cechy wszystkich kultur. Prawda? No, bez wątpienia jest mnóstwo wspólnych cech wszystkich kultur. Pytanie, do jakiego stopnia my jesteśmy zdolni rozwinąć niektóre z tych cech, prawda? I gdzie jest ta granica
granica, którą genetyka nam nie pozwala łatwo osiągnąć, prawda? To jest bardzo ciekawe pytanie i chyba nie ma dobrej na nie dotychczas odpowiedzi, bo no ludzie mówią, no tak, możemy rozwijać swoje zdolności. Ja ostatnio czytałem książkę właśnie, czyli to była książka, której gość bardzo mocno podkreślał, że właśnie wszystko się daje rozwinąć. Są zawsze pewne granice, prawda? Można skakać wzwyż, powiedzmy, może 3 metry, ale nie 5, chyba że otyczce, prawda? Także tak jak fizycznie są ograniczenia, tak również wydaje się, że te mentalne ograniczenia są bardzo trudne do przezwyciężenia. No a z drugiej strony mózgi, z grubsza rzecz biorąc, są bardzo podobne. I te wszystkie mechanizmy i struktury podkorowe, które mamy, oczywiście jest duża wariancja, ale podstawowe rzeczy są bardzo podobne. W różnych kulturach ludzie reagują emocjonalnie podobnie i tak dalej. Ale bardzo wiele rzeczy jest narzucanych przez kulturę. W naszej kulturze na przykład chęć zemsty czy nienawiść do kogoś, kto nam zrobił dużą krzywdę jest czymś bardzo głębokim, prawda? No a w takiej kulturze Maorysów na przykład czy właśnie Papuasów zabicie dziecka mogłoby się kończyć tym, że matka adoptowała mordercę. Bo ktoś musiał ją wspierać, prawda? I to się okazuje, że nawet takie rzeczy mogą być uwarunkowane kulturowo dość mocno, prawda? No ale emocje podstawowe mamy wspólne, wiele rzeczy jest wspólnych, prawda? Także są rzeczy uniwersalne i są rzeczy, które są bardzo indywidualne i różne cechy, które wśród tych cech również uniwersalnych, prawda, mogą się rozwijać w różnym stopniu. To nie ma tutaj jakieś jedno, to trochę gdybyśmy się tak skupili na tym, to troszkę jak właśnie te geny czy natura, prawda? Jedno i drugie, a to w ogóle interakcja jednego i drugiego cały czas, prawda? O, właśnie książka, o której mówiłem, to właśnie była związana z tymi badaniami nad interakcją, gdzie gość podkreślał, że to nie jest geny i środowisko, ale właśnie geny razy środowisko, więc bo tyle rzeczy może, które się zdarzają nam w środowisku, zmienić również genetykę i wpłynąć na indywidualną wariancję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi przede wszystkim za fascynujący wykład no i udział w dyskusji. Także dziękuję państwu za wszystkie pytania, uwagi. I jest to rzeczywiście temat niezwykle ważny dla nas wszystkich, dla naszej przyszłości. Panie profesorze, jakie symboliczne oklaski pozwolę sobie tutaj, mam nadzieję, rozstrzygać. Bardzo, bardzo dziękuję. Trochę przedłużyliśmy temat, ale przepraszam bardzo, ale mam nadzieję, że nie aż tak bardzo, ale było to warte. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zapraszam za tydzień, przepraszam, za 3 tygodnie będzie wystąpienie pani profesor Magdaleny Sobocińskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na temat też ewolucji kultury w dobie rozwoju nowych mediów, czyli coś będzie jakieś powiązanie z naszym dzisiejszym tematem i w podtytule Kulturyzacja ekonomii i ekonomizacja kultury. Zapraszam za 3 tygodnie o zwykłej porze, 18:00, czwartek. Dziękuję bardzo.